Która jest najaktywniejszym klubem na Śląsku. Najczęściej się spotyka, jest to nasze 9 spotkanie i to nie tylko doceniono to, że tak często, ale tak dobrze jakościowo goście są. I cieszę się, że tę jakość dzisiaj utrzymujemy. Witam serdecznie na naszym spotkaniu pana doktora inżyniera Macieja Laska. Dziękuję, że pan przyjechał do nas. Doktor Lasek jest całe życie zawodowe związany z lotnictwem, zarówno jako czynny pilot, jak i teoretyk lotnictwa. Jest doktorem inżynierem nauk technicznych, do dzisiaj w lotnictwie działającym pracownikiem Politechniki Warszawskiej Wydziału Lotnictwa. Jak wiadomo, w latach 2012-2016 stał na czele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Do 2016 roku, aby przestał pełnić tę funkcję, konieczna była zmiana ustawy, którą PiS sprawnie przeprowadził konkretnie w tym celu. Nie byłem jedyny. Tak. I jak dzisiaj rozmawialiśmy tu w drodze z Zawiercia, troszeczkę oglądając Tarnowskie Góry, przyznaję, że katastrofa smoleńska i to, co się działo potem, kiedy stał na czele komisji, która miała ją badać, zmieniła jego życie też radykalnie. No i dzisiaj O tym będziemy rozmawiać, o katastrofie smoleńskiej. Zaczniemy w ten sposób, że pan doktor przedstawi prezentację, wykład, później będzie do Państwa dyspozycji. Z powodu sezonu grypowego, który dopadł naszych moderatorów, ja będę dzisiaj moderował dyskusję. Mam nadzieję, że jakoś sobie także z tym poradzę. Na początku prezentacja pana doktora, proszę bardzo. Bardzo dziękuję Państwu za to, że mogę przyjechać, mogę porozmawiać. Proszę Państwa, temat katastrofy smoleńskiej jest tematem, który ja osobiście odbieram, ale nie tylko ja, wydaje mi się, że wielu z nas, który dzieli nas dzisiaj jako Polaków bardziej chyba niż dzielił nas socjalizm czy komunizm, jakby to nie nazwać. Ja jeszcze pamiętam troszeczkę te czasy. Ja mam 51 lat, więc jak był stan wojenny, miałem 14 lat, troszeczkę już z tego rozumiałem. Ale powiem Państwu, że w rodzinach, nawet jeżeli byli, można powiedzieć, przeciwnicy słusznie minionego systemu i zwolennicy, to jak się spotykali na spotkaniach rodzinnych, ja nie słyszałem o tym, żeby ludzie się kłócili, tak jak w tej chwili potrafią się nawet w ramach jednej rodziny często nienawidzieć, jeżeli chodzi o podejście czy stanowisko wobec katastrofy smoleńskiej. I ja Państwu powiem tak, oczywiście wątpić jest rzeczą ludzką w tym przypadku. 99% społeczeństwa nie jest specjalistami od lotnictwa i może mieć różne poglądy na to. Ale proszę Państwa, jeżeli ktoś jest chory, to idzie do lekarza i to o danej specjalności, i zdecydowana większość wierzy temu lekarzowi. Tak jest i w badaniu wypadków lotniczych. Jeżeli chcemy powierzyć nasze bezpieczeństwo specjalistom, którzy się tym zajmują, od których się wymaga, żeby byli bezstronni, choćby ta prawda była naprawdę bardzo smutna i trudna, bo ja, proszę Państwa, dla mnie też ta prawda, którą odkryliśmy i napisaliśmy, jeżeli chodzi o raport, była bardzo trudna, bo bardzo trudno jest powiedzieć, że jako państwo nie byliśmy w stanie zapewnić bezpiecznego przewozu najważniejszym osobom w państwie. To jest rzecz wstrząsająca, prawda, że mówi się, że Air Force One, prawda, lata w taki a taki sposób, tam jest duża ochrona, piloci mają po 10 tysięcy godzin, jak są, i to są specjalnie w ogóle selekcjonowani na to, że mogli latać z prezydentem, a u nas doprowadziliśmy do takiej sytuacji, ja mówię my, doprowadziliśmy my jako państwo do takiej sytuacji, że kiedy doszło do bardzo trudnych warunków, do bardzo trudnego lotu, to załoga, która została wyznaczona na ten lot, nie podołała. My nie mówimy, że oni są winni. My nie mówimy, że oni, tak jak czasami słyszę, bo to byli samobójcy, bo zrobili to i to. Nie. Każdy z nas jako człowiek popełnia błędy. Ja myślę, że każdy z Państwa, którzy tutaj siedzicie, zdarzyło Wam się jechać szybciej samochodem, przejechać na czerwonym świetle. Jeżeli udajemy, że tego nie zrobiliśmy, to nie mamy odwagi się przyznać do tego, co do tych trudnych rzeczy w naszym życiu. Ja pamiętam, kiedyś przejechałem przez wielkie skrzyżowanie w Warszawie samochodem na czerwonym świetle,
bo się po prostu zamyśliłem jeszcze na tych ludzi, którzy na mnie zaczęli trąbić. Ja jeszcze się zacząłem patrzeć, no o co wam chodzi, prawda? Cud, że nie skończyło się to jakimś zdarzeniem. Ale jesteśmy ludźmi, uczymy się czegoś, staramy się to dobrze wykonywać, ale jak się dobrze tego nie nauczymy, ktoś nas nie sprawdzi, nie zweryfikuje naszych umiejętności, to nie wiemy, czy robimy to dobrze, prawda? Proszę Państwa, ja bym nie chciał, żeby to wyglądało jak jakiś akt oskarżenia. Ja będę mówił o faktach. Przede wszystkim, w wielu rozmowach dochodzi do tego, że nie rozumiemy tak naprawdę, po co było badanie wypadku lotniczego. My jako ludzie oczekujemy, że winni tej katastrofy poniosą konsekwencje. Zgadza się? Zgadza się. Zginęło 96 osób. Dwóch prezydentów. Ale nawet nie ma co tego patrzeć z punktu widzenia funkcji. Po prostu zginęło 96 osób. Z różnych środowisk. I mija 8 lat od tej katastrofy i słusznym jest pytanie, ale kto jest temu winien? Prawda? Ciągle nie ma winnego. Komisja Millera nie wskazała winnego. Też wielokrotnie słyszałem. Proszę Państwa, badanie wypadku lotniczego nie polega na wskazywaniu winnych i odpowiedzialnych. Tak jest na całym świecie. Bo równolegle do badania pracuje prokuratura. I prokuratura, jak dzisiaj wiemy, zespół pana prokuratora Pasionka, prokuratora już z tej drugiej zmiany, można powiedzieć, podlegającego panu ministrowi Ziobrze, pracuje, żeby wskazać osoby, które doprowadziły do tej tragedii. No więc jaka rola jest badania wypadków lotniczych? Po to rola jest taka, żeby nie oceniając winy odpowiedzialności, wskazując błędy i niedociągnięcia, dać taki raport, który w zaleceniach profilaktycznych stwierdzi, słuchajcie, jeżeli zrobicie to, to, to i to, to do takiej katastrofy więcej nie dojdzie. Tylko w ten sposób. Niezależnie od prokuratury, bo prokuratura nie da systemu naprawczego. Prokuratura powie, pan Iksiński, pan Igrekowski nie dopełnili obowiązków. A potem będzie sąd niezawisły, który podejmie decyzję, czy należy zmienić tych osób, które zostały oskarżone, czy należy zmienić ich życie. Raport 1500 stron w sumie wszystkich dokumentów. 15 miesięcy pracy, 34 osoby, 17 wojskowych, 17 cywili. Nieprzypadkowo taki również podział, bo proszę Państwa, no nie ma co się czarować. Zostało to też tak, podejrzewam, zrobione, że tak dobrana liczba, podział tych specjalistów, żeby nikt też nie był w stanie zarzucić, że coś wojsko zamiata pod dywan, prawda? Wojsko, które bardzo źle się czuło z tym, znaczy to jest niewłaściwe słowo w ogóle, bardzo źle się czuło z tą katastrofą. Pewnie to było coś, co inni wstrząsnęło, a jednocześnie miało cywili. Ja byłem w tej grupie cywilnej, bo jedynie przy wojsku byłem, a nie w wojsku. Wojsko, które tak patrzyło, a oni nam po co, prawda? A oni nam po co? Dlaczego mają patrzeć nam na ręce? A my to zamkniemy, zrobimy raport, wszystko i tak powiemy. Ale się okazało, że trzeba. Wszystkie ręce na pokład. Oni czerpali z naszych doświadczeń, my się wiele rzeczy nauczyliśmy od nich. To nie znaczy, że my się nie znaliśmy na wojskowym samolocie. Ja byłem jedną z osób, która w komisji Millera była również wcześniej biegłą do wypadku samolotu CASA. 20 osób zginęło w tym wypadku. Dwa lata wcześniej, w 2008 roku, 23 stycznia. Stworzyliśmy raport. Do listopada 2015 roku można było ten raport ściągnąć z oficjalnych stron państwowych. Jeżeli ktoś potrzebuje krzesło, ja nie potrzebuję, więc podam, jeżeli może ktoś pomóc mi, to podam dalej. Jedno i drugie jakby. Proszę. Ja przepraszam bardzo, jestem gadułą, więc ja i tak mogę stracić, ale jak ktoś miałby się zmęczyć. Raport był na stronach komisja smoleńsk.gov.pl i fakty smoleńsk.gov.pl. Od listopada 2015 roku ten raport decyzją
pani premier Szydło, te strony zostały zamknięte. Nie ma raportu na oficjalnych państwowych stronach. Długo szukałem, udało mi się znaleźć w BBN-ie gdzieś bardzo głębokim archiwum ten raport. Do czego to doprowadziło, proszę państwa? No ja wiem, że po zmianie w 2015 roku został powołany, znaczy pan minister Antoni Macierewicz powołał podkomisję i tak dalej. Ale z reguły w świecie jest tak, że raporty się zmienia czy zamienia w momencie, kiedy powstanie coś nowego. Dzisiaj, jakby państwo zaczęli szukać informacji o Smoleńsku, będąc za granicą na przykład, to znajdziecie państwo przede wszystkim to na stronach MAK-u. Makowski raport rosyjski. Do tego doprowadzono, chowając polski raport, polskie zdjęcia, pracę polskich specjalistów, że dzisiaj nawet jak się rozmawia z osobą z zagranicy, a tak, ale Rosjanie dobrze to zbadali. Nie zbadali tego dobrze. Ale raport jest na stronie. Nie jestem w stanie mu pokazać, gdzie na polskich stronach rządowych znajduje się raport Komisji Millera, bo go tam nie ma. Czy taki był zamysł? Nie sądzę. Ale było to mocno nieprzemyślane ze strony tych, którzy podejmowali tą decyzję. Myśmy zabezpieczyli ten raport. To jest prywatna strona faktysmoleńsk.pl, faktysmoleńsk.nieznikneło.com. Jest taka strona za granicą, to internauci zadziałali. Tam też mogą państwo znaleźć informacje, które przekazywała prokuratura wojskowa przez długie lata, jak prowadziła postępowanie, bo to też zniknęło, nie ma żadnych informacji. Ale przejdźmy do paru mitów. Czasami spotykam się z takim sformułowaniem, to KPRM doprowadzi do podziału, do rozdzielenia wizyt. Na pewno część z państwa z takimi tezami się zetknęła, że to jest wina KPRM-u, najlepiej Donalda Tuska. Ja nie wchodzę tutaj w politykę. Proszę państwa, dokumenty mówią same za siebie. W lutym sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przedstawił stronie rosyjskiej dwie koncepcje, bo koordynatorem tej delegacji do Katynia był właśnie sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. To był pan, świętej pamięci, pan minister Hanzlik. I zaproponował dwa rozwiązania. Zorganizowanie obchodów z jednoczesnym udziałem premiera i prezydenta lub dwóch uroczystości. 7 kwietnia z udziałem premierów i 10 kwietnia z udziałem prezydenta. I zaproponował, co jest lepsze. Rosjanie powiedzieli, przyjęli, okej, to osobne wizyty będą dla nich wygodniejsze, ponieważ jak byłby pan prezydent Lech Kaczyński 7, no to protokół dyplomatyczny wymagałby, żeby była odpowiedniość, czyli musiałby być prezydent Miedwiediew. Nie wiem, nie chciał, nie miał tego w planach, spotkało się dwóch premierów 7, a pan prezydent Lech Kaczyński miał mieć wizytę 10. Więc to nie KPRM wymyślił, nie administracja Donalda Tuska wymyśliła ten podział, ale to myśmy zaproponowali jako strona polska, niezależnie od tych organów, które wymieniłem. Nawet nie Kancelaria Prezydenta w tym nie brała udziału. Proszę państwa, proces zamawiania transportu. Ktoś może powiedzieć, kto był odpowiedzialny za ten lot. Kancelarie Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu są dysponentami tak zwanego nalotu. Co to znaczy dysponent nalotu? Przyznawane dla każdej kancelarii jest ileś godzin do użycia samolotami, które są w gestii wojska po katastrofie smoleńskiej, akurat lotu, z którym podpisano umowę. Jakie zadania stoją przed kancelariami? Gdzie chcemy lecieć? Kiedy? Ilu będziemy mieli pasażerów i czy coś wozimy jeszcze ze sobą oprócz tych pasażerów? To jest tyle. Nic więcej nie muszą przekazywać. Organizatorem lotu jest dowódca 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. To on wyznacza pilotów, dobiera na lot,
to on sprawdza, czy na dane lotnisko, znaczy decyduje, czy na dane lotnisko można przylecieć, czy nie można polecieć, czy jest bezpieczne to lotnisko z punktu widzenia lotu, czyli operacji lotniczej, nie ochrony osobistej, tylko właśnie tego, czy ten samolot może tam bezpiecznie wylądować. Odpowiedzialnym jest dowódca 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Tak, tak to wyglądało w tak zwanej instrukcji HET, czyli opisującej, jak wozić najważniejsze osoby w państwie. Tak jak powiedziałem, dowódca 36 musiał wystąpić o zgodę na przelot i lądowanie, ponieważ lot jest państwowy, lot był wojskowy, to też żeby było, to nie był żaden lot cywilny, był to lot wojskowy, w planie lotu była literka M, military, i na taki lot wymagana była zgoda dyplomatyczna na przelot i lądowanie na wybranym lotnisku. Był odpowiedzialny za przygotowanie samolotu, wyznaczenie jego załogi i przygotowanie niezbędnej dokumentacji. I w instrukcji HET jest jeden taki bardzo ważny zapis. Wszystkie osoby będące na statku powietrznym są obowiązane wypełniać polecenia dowódcy tego statku, czyli kapitana, nikogo innego, niezależnie od stopnia oraz statusu. Dlaczego tak bardzo na to naciskam? Żeby na to zwrócić uwagę. Bo proszę Państwa, jak na statku, na morzu czy na oceanie, tak kapitan samolotu jest pierwszym po Bogu. On podejmuje decyzję. Nikt nie może mu narzucić tego, co on ma zrobić. Oczywiście można mu mówić, można próbować coś wymuszać, ale on ma prawo odmówić. Pamiętacie Państwo niedoszły lot z Azerbejdżanu do Tbilisi w 2008 roku. Na pokładzie tego samolotu drugim pilotem był ten kapitan, który zginął w Smoleńsku, a pierwszym pilotem był major Pietruczuk, który postanowił, że nie wykona polecenia lotu w strefę, której prowadzone są działania wojenne, co może doprowadzić, a oni nie mają zgody na wlot, co może doprowadzić do tego, że nie zapewni bezpieczeństwa osobom na pokładzie. I ja odsyłam do internetu, można znaleźć sporo informacji na ten temat. Jak to wyglądało, że próbowano mu nawet odebrać dowództwo i przekazać drugiemu pilotowi. Na szczęście drugi pilot wtedy nie był wyszkolonym pilotem na ten typ samolotu, znaczy na tak zwany lewy fotel. I można było formalnie odmówić. Ale pamiętam też jednego z panów posłów, dzisiaj chyba jest europosłem, który z trybuny sejmowej zarzucał majorowi Pietruczukowi tchórzostwo w obecności głównodowodzącego, którym był świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński. Jednocześnie z drugiej strony pan minister Klich odznaczył tego pilota za wyjątkową asertywność. Proszę Państwa, asertywność to jest coś, co każdy pilot w linii lotniczej, kapitan, musi się nauczyć. Bo zobaczcie, tutaj była próba, mówimy jeszcze o tym Azerbejdżanie, była próba wykonania lotu, czy wymuszenia lotu, który mógł się też skończyć tragicznie. A w zwykłej linii lotniczej oni mają to na co dzień. Lot na lotnisko zapasowe albo odejście na drugi krąg to jest strata całkowitego zysku. Dzisiaj każdy z nas chce, znaczy zysku z tego lotu, dzisiaj każdy z nas chce płacić jak najmniej za bilety, prawda? A jednocześnie oczekujemy, że zostaniemy bezpiecznie dowiezieni z punktu A do punktu B. I to się udaje, prawda? Nie ma wypadków już od długiego czasu, od czasu katastrofy w Lesie Kabackim, które doprowadziły do ofiar śmiertelnych na pokładzie polskiego samolotu, polskich linii lotniczych lot. Ale jednocześnie od kapitanów się wymaga tego. To mnie nie interesuje, że ja odejdę na drugi krąg, bo nie zobaczyłem pasa, ba, nawet popełniłem błąd. Ja muszę odejść, bo jak nie odejdę, to mam, są procedury, które mogą mnie, że tak powiem, wyłączyć z latania. Bo najważniejsze jest bezpieczeństwo, nieistotny jest zysk. Tak, żebyście Państwo pamiętali. Weszliśmy do 36. Pułku po katastrofie. Zabezpieczyliśmy dokumenty.
pukowa ewidencja lotów, ewidencja rozkazów, książki lotów pilotów. To, co zobaczyliśmy, było dla nas pewnym wstrząsem. Dla mnie w cywilu było naprawdę wstrząsem. Dla kolegów w wojsku chyba też. Jak przejrzało się książki, nikt tego nie wymyślał. Po prostu wziął książkę pilota, prowadzoną od 10-15 lat i sprawdzał program szkolenia, liczba lotów wpisanych. Co dzień po każdym locie powinny być uzupełnione, więc nikt tego nie wypełniał po fakcie. Szkolenie prowadzono w pośpiechu i niezgodnie z programem. Tych pilotów. Piloci nie wykonywali lotów treningowych. Uprawnienia do lotów w trudnych warunkach atmosferycznych przedłużano niezgodnie z przepisami. Przedłużano w dobrych warunkach i wpisywano, że były złe. A to jest proste do sprawdzenia. To wystarczy wziąć tak zwany metar. Każda informacja o pogodzie jest przechowywana przez wiele, wiele lat dla każdego lotniska. I w książce lotów było, załóżmy, tak przykładowo, jakiś tam Zagrzeb czy coś takiego, że warunki 80 metrów podstawa, widać tam 500 metrów. W archiwum dla tego lotniska było widać powyżej 10 km i niebo bez chmur. Nikt oczywiście tego nie sprawdzał po takich wpisach. Kontrole techniki pilotowania i nawigowania przeprowadzono niezgodnie z regulaminem lotów. W lotnictwie wojskowym znowu jest taki regulamin, jest regulamin lotów. Biblia dla lotników. Tam jest wszystko powiedziane, co trzeba robić, co ile miesięcy, jakieś sprawdzenie i tak dalej. Było to niezgodne. Od 2007 roku te załogi nie mogły trenować na symulatorach lotu. Ktoś może powiedzieć, ale to był symulator, który różnił się od naszego Tupolewa wyposażeniem. Tak, nie miał, o ile dobrze pamiętam, TAFSA chyba, czy czegoś takiego. Ale proszę Państwa, na równie takim samym starym symulatorze szkoliły się polskie załogi z Eurolotów w Finlandii. Bardzo stary symulator, ale można było na nim ćwiczyć sytuacje, których w locie nie wolno było nigdy sprawdzać. Więc niektórzy z tych pilotów nigdy z sytuacją awaryjną w powietrzu się nie spotkali, nawet z imitacją tej sytuacji, bo nie wolno było w ten sposób robić. A na symulatorze można się było 100 razy zabić, żeby ten raz prawidłowo pewne rzeczy zrobić. No i stwierdziliśmy, że nie wprowadzono zaleceń profilaktycznych po katastrofie kasy. To było bardzo łatwo do sprawdzenia. Było napisane, zrobiliśmy, wszystkich przeszkoliliśmy, a myśmy sprawdzili, że mieli tak dużo lotów z politykami, że nigdy ich wszystkich, kiedy były zajęcia, nigdy ich wszystkich nie było w pułku. A były tylko po jednych zajęciach na jeden przedmiot, można powiedzieć. Czyli ktoś poświadczył nieprawdę, że wszystko zostało zrobione, zameldował, jesteśmy gotowi, wszystko dobrze zrobiliśmy. Ja bym tutaj tylko do jednej rzeczy wrócił. Proszę Państwa, piloci nie wykonywali lotów treningowych. Żeby mieć ważne, w lotnictwie wojskowym, żeby to było ważne, w lotnictwie wojskowym, żeby mieć ważne uprawnienia do podejścia do lądowania w trudnych warunkach atmosferycznych, dla każdego samolotu, którym się lata, dla każdego rodzaju tego systemu, który jest na lotnisku, czy to jest ILS system, czyli taki, który sam, można powiedzieć, poprzez autopilota naprowadza, czy taki archaiczny system, jaki był w Smoleńsku i zresztą taki sam był w Mirosławcu, jak kasa się rozbiła. Trzeba, o ile dobrze pamiętam, co cztery miesiące wykonać lot treningowy, co najmniej w pozorowanych warunkach, czyli zasłonić sobie kabinę, widzieć tylko przyrządy i zrobić próbne podejście według takiego systemu. Kapitan Su-154 ostatni raz podejście według takiego systemu, jak był w Smoleńsku, wykonał, proszę Państwa, 5 lat wcześniej na samolocie Jak-40 w czasie szkolenia. I znowu, żeby wszystko było jasne, nie możemy go winić, że to on zaniedbał, bo w takiej organizacji jak wojsko jest jego bezpośredni przełożony, jest dowódca do spraw szkolenia, jest dowódca pułku, jest dowódca sił powietrznych lub generałowie, którym on pewne rzeczy dekretuje, co mają robić, jest pewien system, pewna hierarchia dowodzenia i nadzorowania. I nikt tego nie wykrył. A jeżeli nikt nie wykrywa, a są kontrole, to znaczy co?
To znaczy, że ci, którzy robią coś, zaczynają robić na skróty, uważają, że to jest akceptowalne. Bo przyszedł ktoś z góry i powiedział, nie powiedział, w ogóle nie zauważył, że to jest źle. Przecież, a przecież musiał to zobaczyć. A jeżeli jest, nie, jest akceptowalne, to możemy tak robić. I zaczyna być przeświadczenie, że wszystko jest zrobione dobrze. Ale nie jest dobrze. Proszę Państwa, ta załoga nie miała możliwości spotkania się w przeddzień wylotu w pełnym składzie i omówienia tego lotu. Bo jeden pilot jeszcze wykonywał lot na Jaku-40, o ile dobrze pamiętam, do Gdańska i wrócił późno w nocy. A przepis mówi, że trzeba. Zresztą wybrano tego pilota jako trzeciego, znaczy nawigatora chyba jako trzeciego z kolei. Bo pierwszy przygotowywał się do lotu, który miał się za jakieś tam chyba jeden czy dwa dni odbyć do Stanów. Drugi nie miał ważnej wizy rosyjskiej. No więc wzięto tego. Tak wygląda łapanka. Przepraszam. Łapanie kogoś, żeby, no dobrze, to zróbmy, żeby to on był, ale nie dobór załogi do lotu z najważniejszymi osobami w państwie. Nawigator, wracając z tego Gdańska, nie miał czasu na tego zapewnionego minimalnego wypoczynku 8 godzin. Ja czytałem zeznania jego żony, która mówiła, wrócił późno, martwił się, bo nie znał rosyjskiego, czytał mapy jakieś, nie wiedział, w jakim języku będzie prowadzona korespondencja. Zresztą 7 kwietnia poleciały młode załogi z Krakowa kasą i one w dzień wylotu dowiedziały się, że w Smoleńsku będą mówili po rosyjsku kontrolerzy, a nie po angielsku. A młodzi ludzie, dzisiaj zdecydowana większość młodych ludzi nie zna języka rosyjskiego. I oni się zdziwili, prawda, że nawet jak pilot Wosztyl w tym Jaku-40, który z dziennikarzami lądował wcześniej, 10 kwietnia, wracał do Polski, a w tamtą stronę leciał samolot już z polskimi, i oni się minęli gdzieś po drodze, leciał z polskimi prokuratorami, kilkoma badaczami i tak dalej, ci, którzy tam pierwszym wylotem polecieli do Smoleńska, to po drodze, mijając się, mówi, tak, i potwierdzam ci, oni mówią po rosyjsku, nie po angielsku. Organizacja po prostu, to coś nieprawdopodobnego. W dniu wylotu przyszli spóźnieni o 30 minut. Więc też w stosunku do przepisu, który sami sobie w wojsku ludzie ustawili, też nie było to zrobione dobrze. Ale też na lotnisku znajdowała się osoba, która miała to nadzorować, z pułku. Ale proszę Państwa, nadzór. Ja wiem, że to jest troszeczkę nudne w tej chwili, bo jakieś przepisy i tak dalej. Ja usłyszałem 10 kwietnia zeszłego roku pana doktora Berczyńskiego, który rano powiedział w jednej z telewizji, że drobne problemy formalne nie mogą być przyczyną, że pan prezydent nie doleciał na miejsce. Mnie zamurowało. Jak można powiedzieć, że drobne problemy formalne, brak ważnych uprawnień, brak treningu i tak dalej, jak mogą być drobnymi uchybieniami? Znaczy, mówi to osoba, coś takiego może powiedzieć osoba, która nigdy nie latała. Od 2005 roku przeprowadzono w 36 pułku 5 kontroli, z czego 3 były przeprowadzone przez Dowództwo Sił Powietrznych. Wszystkie kontrole nie wykryły błędów w organizacji szkolenia lotniczego. Wykazane te błędy, o których mówiliśmy, były bardzo proste do znalezienia. Nam to zajęło, nie wiem, kilka dni, czasami kilka godzin, jak się spojrzało w książkę lotów i w regulamin, ale zaraz, nie ma tutaj kontroli techniki pilotażu w strefie, czyli takich manewrów w strefie. A w dokumentach jest napisane, niewykonanie tego elementu kontroli skutkuje nieważnością czy zawieszeniem wszystkich uprawnień. Koniec, kropka. Nadzór nad tym pułkiem był nieskuteczny. Proszę Państwa, jeżeli ja widzę zapisy z tych kontroli, nie wiem, może ktoś z Państwa prowadził jakieś kontrole gdzieś w podległych jednostkach. Ja widzę protokół. Drobne uwagi zostały przekazane w trybie ustnym. Koniec. Koniec protokołu. Ostatni protokół z kontroli, kontrola była, o ile dobrze pamiętam, w lutym 2010, dotyczyła szkolenia i dokumentacji osobistej. A w tej dokumentacji osobistej można było właśnie to wszystko wyczytać. Żadnych uwag. Czyli po prostu była zrobiona połebka. Jeżeli jest źle robiona kontrola, to ci, którzy są kontrolowani,
mają pełne, może nie to, że pełne prawo, ale potrafią przyjąć to, tak, to my dobrze wszystko robimy. I jednocześnie politycy wszystkich opcji, którzy od lat poklepują ich po plecach, mówią, jesteście elitą, jesteście najlepsi. Ten pułk był kiedyś elitarnym pułkiem, w 90-tych latach. Na zmianę latali piloci latali z pułku zarówno na Tu-154, jak i na lotowskich Tu-154. Pułkownik Latkowski, który był wtedy dowódcą, opowiadał, że on miał w szafie miał dwa mundury. Mundur lotowskiego pilota i mundur wojskowego pilota. W zależności, jakie były wymagania, latali w mieszanych załogach, wymieniali się doświadczeniami. A potem, przez kolejne lata, kiedy nagle się okazało, że w linii lotniczej jest potrzeba coraz więcej wyszkolonych pilotów, w wojsku żołd dla takich ludzi, którzy wożą najważniejsze osoby w państwie, jest coraz bardziej odstaje poziomem od tego, co się płaci w linii lotniczej, a spójrzmy na to z takiej strony. Ci chłopcy mieli na utrzymaniu rodziny. Tam idea, że latam z najważniejszą osobą w państwie, musiała walczyć z tym, żeby włożyć coś do garnka. A dysproporcje były kilkukrotne w pewnym momencie, jeżeli chodzi o pensje. Ci ludzie zaczęli uciekać do linii lotniczej, jak było ssanie tak zwane, jak my to nazywaliśmy. Odchodzili z pułku, dostawali zgodę na odejście wtedy, kiedy wyszkolą swoich następców. W związku z tym szkolili tych następców, ale coraz szybciej, coraz krócej. Koniec. W 90-tych latach, że jak do tego pułku przychodzili piloci, którzy przychodzili z innych pułków lotniczych, z Myśliwskiego, z Łasku, takiego miałem kolegę, który latał jako myśliwiec i naprawdę trudno mu było czymkolwiek zaimponować, bo to był prawdziwy mężczyzna, można powiedzieć, i jemu nikt nie mógł powiedzieć, co ma robić, prawda? A ostatnia grupa pilotów, którzy przyszli do 36. pułku, to byli piloci prosto po szkole w Dęblinie. W związku z czym nawet przy pełnych chęciach robienia wszystkiego dobrze, nie, nikt im nie powiedział, nikt im nie pokazał, jak to robić dobrze. Dlatego to jest ten przydługi wstęp i nawiązanie do tego, szukamy winnych, bo komisja nie wskazała. Proszę Państwa, to wystarczy pomyśleć. Ludzie, którzy zarządzali tym pułkiem, zresztą są postawione zarzuty przez prokuraturę. Dowódcy pułku, chyba dowódcy do spraw szkolenia w pułku. O tym się nie mówi. Szukamy wyimaginowanego zamachu, a zapominamy, że prokuratura postawiła tak naprawdę dwa zarzuty tym osobom i próbuje postawić dwa zarzuty czy trzy zarzuty rosyjskim kontrolerom i nikomu więcej. Przecież dzisiaj mamy prokuraturę w czasach dobrej zmiany, prawda? Czyli nikt nie może tej grupie prokuratorów zarzucić, że chcą coś ukryć. A jednak nic się nie zmieniło. Materiał dowodowy, który został zebrany, który starają się uzupełnić, ale ciągle nie ma nic przełomowego i nie będzie. Pokazuje coś innego. Proszę Państwa, ale żeby nie tylko o pilotach. Jedna rzecz. Nadzór nad działalnością pułku był nieskuteczny i w raporcie było napisane, przyczynił się do obniżenia poziomu wyszkolenia załóg i do tego, że doszło do wypadku. Zobaczmy dalej. Prognoza pogody. Ktoś mi kiedyś powiedział, to są mity, które są po naszej stronie, można powiedzieć, po stronie ludzi, którzy nie wierzą w zamach. O. Że tam nie wolno było lecieć, w ogóle nie wolno było startować z Warszawy. Nie, prognoza pogody pozwalała na wykonanie startu z Warszawy. Była widzialność według prognozy 1000 do 3000 metrów przy zamgleniu, podstawa chmur 150 metrów, minimum załogi 120 metrów podstawy chmur, 1200 albo zależy jak traktować to podejście, 1800 metrów widzialność, ale załóżmy 1200. W związku z czym taka prognoza pozwalała na podjęcie decyzji o locie, zwłaszcza, że były dwa lotniska zapasowe. To nie jest, że Witebsk był nieczynny, bo ktoś w pułku przepisał plan lotu z czwartku. A w soboty, zapomniał, że w soboty Witebsk jest nieczynny. Ale wpisał. Ale jakby trzeba było lecieć do tego Witebska, to by przyjęli. Ale pokazuje to znowu bałagan.
jak można, wioząc prezydenta, zrobić coś takiego. To ja myślę, że wycieczkę wycieczkę autobusową się czasami lepiej organizuje. Przepraszam za porównanie, ale tak jest. Minimalne warunki na tym lotnisku. 100 metrów w podstawach chmur, 1000 metrów widzialności po pasie. To jest poniżej tych warunków nie wolno lądować. Przygotowanie lotniska było obowiązkiem strony rosyjskiej. To jest w dokumentach. Według strony rosyjskiej 5 kwietnia to lotnisko było gotowe na przyjęcie rejsów specjalnych i lotnisko nie było wyposażone w pomoce nawigacyjne tak zwanego precyzyjnego podejścia, tak jak są na komunikacyjnych lotniskach. Tam był tak zwany system RSL archaiczny z początku lat 70., taki jak był w Mirosławcu. Czy oni zrobili to dobrze? Zrobili to fatalnie Rosjanie. I tego w rosyjskim raporcie nie znajdziecie. I dzisiaj przy schowanym raporcie komisji Millera nikt nie będzie z Zachodu wiedział, a raport był po rosyjsku, po polsku i po angielsku, z raport komisji Millera, przetłumaczony na jeszcze te dwa właśnie języki. Po to, żeby można było i porównać z rosyjskim raportem i pokazać różnice. W kwietniu 2010 roku, to są światła podejścia, proszę Państwa, to już jest zdjęcie z sierpnia 2010. Widać, to jest to 100. I to jest to samo, zarośnięte krzakami, te tutaj drzewami. Te światła się różnią od tych, bo te nawet odbłyśników nie mają. To lotnisko było przez dłuższy czas nieczynne. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek byli na wojskowym nieczynnym lotnisku, bo w Polsce było kilka. Był Modlin, bo jest brzeg niedaleko. Ja na takim lotnisku mało nie wpadłem do studni kanalizacyjnej w nocy, jak wjechałem, bo wszystko było skradzione. To nie? I takie lotnisko bardzo trudno jest przygotować do lotu, ale jak się podpisuje, że jest ok, to ma być ok. To dalej. Czy te światła świecą w jedną stronę? Są zdjęcia zrobione przez polskich specjalistów, którzy byli w Smoleńsku. Te. Bardzo nowatorski system podczepienia latarni. Tu można zobaczyć schemat. Tu były dodatkowe światła, których nie powinno być na schemacie. Tutaj był brak żarówek. Te były zasłonięte, tu brak żarówek. Fatalnie. Popatrzmy dalej. Kolejne światła, które z krzaków wystają. I najbardziej nowatorskie rozwiązanie posadowienia świateł na starej szopie. To nie to, że ktoś je montował specjalnie. One tam były od miesięcy czy od lat. Tylko nikt się tym nie zajmował. W ogóle nikt się tym... Na nasze pytanie do kolegów z MAK-u. Słuchajcie, dlaczego w waszym raporcie nie ma nic na temat fatalnego przygotowania tego lotniska? A w tych warunkach i tak nie mogli zobaczyć świateł. Mówię, chyba Pan Bóg cię opuścił, tam do jednego tam powiedziałem. My spotkaliśmy się już dawno po katastrofie, po badaniu już gdzieś za granicą. Mówi, jak to? To ty jesteś stary badacz wypadków lotniczych, a nie wiesz, że wszystkie niedociągnięcia trzeba pokazać, a jakby była sytuacja taka, że wszystko byłoby dobrze, a wieczorem trzeba byłoby, samolot by startował, byłaby awaria silnika, trzeba byłoby na tym samym lotnisku wylądować. To co? I świateł by nie... I wtedy światła by były wprowadzały w błąd. Ja wiem, dlaczego oni się... Znaczy podejrzewam, może nie to, że wiem, dlaczego oni się bali tego napisać. Bo 3 dni wcześniej tam lądował Putin, a to lotnisko się niczym nie różniło. Naprawdę. Niczym się nie różniło. Jeżeli by to napisali w swoim raporcie, podejrzewam, że... No nie wiem, co podejrzewam, ale podejrzewać można dużo. Nie zapewniało bezpiecznego lądowania samolotów przy ograniczonej widzialności. No to już wiemy, jak wyglądało lotnisko w Smoleńsku. Po drodze zobaczymy, jaka była praca załogi, kontrolerów rosyjskich, bo tego też w raporcie MAK-u nie zobaczycie. Nasze błędy przedstawiliśmy w raporcie komisji Millera. A przedstawiliśmy też błędy rosyjskich kontrolerów. Tak wygląda kabina Tupolewa. To jest z lotu, który zrobiliśmy, jednego z lotów testowych na tym egzemplarzu 102. Samolot wystartował z Warszawy. Na dole mamy czas wypadku w czasie tym uniwersalnym, czyli 6.41. W Polsce to były 2 godziny później, a w Rosji 4 godziny później. Samolot doleciał w pewnym momencie do tego punktu i mamy Witebsk, Mińsk, czyli lotniska zapasowe i Smoleńsk. Jest pierwsza informacja, 6.14,
Tu mamy czas wypadku, czyli 11 minut plus 16, czyli 20, prawie 28 minut, 27-28 minut przed katastrofą. Białoruski kontroler mówi, dla informacji w Smoleńsku o godzinie 6.11 widzialność 400 metrów i mgła. Skąd on miał tą informację? Rosyjscy kontrolerzy ze Smoleńska, jak zobaczyli najpierw lądowanie polskiego jaka, którego kontroler do końca nie widział i nakazał mu odejście na drugi krąg, co się nagrało. Ale polski pilot jednak wylądował na tym lotnisku, udało mu się zatrzymać z tymi dziennikarzami. Potem zaraz po nim podchodził dwa razy IU-76 rosyjski. Z pilotem, który spędził wiele lat na tym lotnisku wcześniej. I dwa razy nie udało mu się wylądować. Za pierwszym razem niewiele brakowało, żeby się rozbił. My mieliśmy te taśmy z wieży w Smoleńsku. Sami je zgraliśmy. Jak się posłucha krzyków tych kontrolerów, jak zobaczyli, jak podchodzi do lądowania IU-76 i w pewnym momencie świadkowie mówili, że 3 metry nad ziemią jest skrzydło w zakręcie, że niewiele brakuje, żeby ten duży samolot zaczepił skrzydłem o ziemię, no to co drugie, co trzecie, ja sobie powtórzyłem słownik wyrazów brzydkich z języka rosyjskiego, można powiedzieć, bo co drugie słowo było niecenzuralne. I jak odleciał ten IU-76, to oni przekazali poprzez centrum kierowania, przez Moskwę, do kontroli w Mińsku, przekażcie polskiej załodze, zanim do nas przylecą, że tu jest fatalne warunki. Oni też byli zaskoczeni. Prognoza też im co innego mówiła, ale to jest wiosna. Prognoza to jest wróżenie z fusu, przepraszam bardzo. To jest prognoza, to nie jest stan pogody. To jest to, co nam się wydaje, że będzie, ale możemy się mylić. I stąd jest ta informacja. Mgła 400 metrów, poniżej minimum. Nikt nie kazał pilotowi kontynuować lotu dalej. On sam podjął taką decyzję. Co się nagrało? Lecą dalej. 6.24. Kontroler rosyjski. Na Korsarzu mgła widzialność 400 metrów. Dalej w korespondencji jest, to można znaleźć w tych dokumentach, które wskazałem. Warunków do przyjęcia nie ma. Na co pilot mówi, poproszę o ciśnienie, temperaturę, spróbujemy zrobić próbne podejście. Jest 400 metrów, 2,5 razy mniejsza widzialność niż minimum dla tego lotniska. No, próbne podejście zrobimy. W tym samym czasie jest rozmowa z pilotem Jaka, który mówi, widzialność 400 metrów, podstawa poniżej 50 metrów grubo. Czyli jak? No, niżej niż 50 metrów, nie 50 metrów. Poniżej 50 metrów grubo. Ale co ciekawsze, co jeszcze mówi ten kapitan Jaka? On mówi tak. Nam się udało w ostatniej chwili. Ja w ogóle nie lubię takiego sformułowania, że coś się udało. Udać to się może, nie wiem, wygrać w totka. Ale jak się lata z pasażerami, to nie ma się udać, ma być dobrze. Nam się udało w ostatniej chwili. Rosjanie dwa razy podchodzili i odeszli na drugi krąg i odlecieli. Ale możecie spróbować. Jak się wam za drugim razem nie uda, to odlecicie do Moskwy albo gdzieś. Możecie spróbować w tych warunkach. Gdyby powiedział, żeby się tylko ograniczył. Znaczy koledzy lotnicy, którzy latają czynnie, ten pan już nie lata. Jest radnym jednej z partii w tej chwili. Ale jakby powiedział im tylko, wystarczyło, słuchajcie, tu jest widzialność 400 metrów, podstawa poniżej 50. Tyle. To przekazał informację. Jakby im powiedział, chłopaki, tu się nie da wylądować, lećcie od razu do Moskwy czy gdziekolwiek indziej, to oczywiście byśmy nie wiedzieli, jaka tragedia się mogłaby stać, ale z takiego punktu widzenia dzisiejszego byłby bohaterem. Ale nie mówi się swoim kolegom, no jak możecie spróbować, jak się wam za drugim razem nie uda, to polećcie do Moskwy albo gdzieś. Podjęli decyzję, że lecą dalej, że spróbują podejść. To była suwerenna decyzja kapitana. Jeżeli dyskutujemy, na kapitanie ktoś wymusił tą decyzję. W domyśle, tak, pan świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński po rozmowie ze swoim bratem, tak, to taki mit chodzi, bo rozmowa telefoniczna była, to jest fakt, trwała już nie pamiętam ile, ale tą informację mieliśmy, ile czasu trwała ta rozmowa i o której była. Ale moim zdaniem
to nawet nie ma absolutnie znaczenia. Ponieważ w kokpicie samolotu nie nagrało się żadne słowo, które powiedziało, macie tam wylądować. Nagrało się wiele różnych słów, ale rozkazu do lądowania nie było. Załoga stwierdziła, że trzeba poinformować pana prezydenta i taki jest wymóg, taka jest też, wynika to z kurtuazji, już jest pierwszym pasażerem, że jest kiepska pogoda i że tutaj się nie uda wylądować. Kapitan wezwał szefową pokładu, ona weszła, on jej przekazał informację, że jest nieciekawie, wyszła mgła i tak dalej. Za chwileczkę wchodzi pan dyrektor Kazana. Dyrektor Kazana, szef protokołu dyplomatycznego, człowiek, który miał w obowiązkach organizację już w czasie lotu tej całej wizyty, czyli nie planowanie, tylko jakby coś poszło nie tak, w sensie trzeba było z punktu widzenia dyplomatycznego coś załatwiać. On to wszystko, zawsze użyję tego słowa, ogarniał. Panie dyrektorze, wyszła mgła w tej chwili, w tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść. To się nagrało, to są słowa pilota. Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Także proszę pomyśleć nad decyzją, co będziemy robili. Było pytanie, a gdzie jest lotnisko zapasowe? Mińsk albo Witebsk. Tam jeszcze padło takie sformułowanie, no to mamy problem. To będziemy podchodzili do skutku. Do skutku nie możemy, bo nie mamy tyle paliwa, żeby tak długo wisieć. Okej. Okay. Dyrektor Kazana wyszedł, wrócił po paru minutach. Tu jest 6:26. Wrócił 6:30, 33 sekundy. Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robimy. Nie co robimy, czyli że mamy, lądujemy, bo pytanie było, jakie lotnisko zapasowe jest bardziej przydatne z punktu widzenia delegacji, z punktu widzenia spóźnienia, załatwienia samochodu, czegokolwiek innego dla całej Polski, czy transportu dla polskiej delegacji. Nie ma decyzji prezydenta, co dalej robimy. Prezydent miał prawo decydować, wybrać, ale nie miał takiego obowiązku. I niezależnie od tego wszystkiego, jak wygląda te 8 lat po katastrofie, ja nie mogę nic innego powiedzieć, bo tak wynika z faktów. Za jakiś czas jest podejście do lądowania, pokład gotowy. Jak wygląda podejście do lądowania w Smoleńsku? Tu jest lotnisko, schematycznie załóżmy w tym miejscu. Jest podejście z lot do 500 metrów, trzeci zakręt, czwarty zakręt, wyjście na prostą, podejście do lądowania. Jest kierownik lotów, 6:35, 6 minut przed katastrofą. Kierownik lotów, czyli rosyjski kontroler. Od 100 metrów być gotowym do odejścia na drugi prąd. Nie wierzcie, proszę Państwa, bo żaden stenogram ze wszystkich tych stenogramów, które były przygotowywane, czy przez prokuraturę, czy przez ABW, bo też takie było robione, czy przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, czy dla prokuratury przez ostatni zespół biegłych, czy nawet MAK, czy Instytut Zena, nigdzie nie ma 50 metrów, o których się mówi, że rosyjscy kontrolerzy zwabili polską załogę na 50 metrów. Te 50 metrów niestety urodziło się tylko w głowie pana pilota Wosztyla z JAK-40, ponieważ w swoim zeznaniu składanym dla prokuratury, zeznanie jest ujawnione, więc mogę o nim mówić, upublicznione. Powiedział w jednym chyba, w pierwszym zeznaniu zaraz po katastrofie, powiedziałem im, że poniżej 50 metrów, niżej niż 50 metrów nie schodzili. Żaden przepis nie pozwala na zejście poniżej 50 metrów. On nigdy im tego nie powiedział, bo to się nie nagrało. Ale on myślał, że im coś takiego powiedział. To gdzieś tam w jego głowie było, a potem gdzieś tak się pojawiało, prawda? Rosjanie dali zejście na 50 metrów. Potem zrobiono konfrontację z zapisami, prokuratura zrobiła. A pan Wosztyl powiedział, a nie, to ja nie mogłem tego słyszeć, bo ja w tym czasie to ja już byłem poza samolotem. No być może chodzi to o pewnego rodzaju wyparcie i wyrzuty sumienia za to, co powiedział. I teraz, 6:37, 4 minuty przed wypadkiem. Arek teraz widać 200. 200, 5 razy mniej niż minimum. Proszę Państwa, jeździcie samochodami. Jest jesień, zima, prawda, mgły. Ile to jest 200 metrów? To są dwa słupki przy drodze. Jak widać tylko te dwa słupki, to ile z jaką prędkością Państwo jedziecie samochodem? 60, 50, 40? Pewnie tak, prawda? Zależy kto, jaką ma fantazję, tak? Ale raczej nie szybciej.
Proszę Państwa, oni lecieli 270-260 km na godzinę, to jest 75 metrów w ciągu sekundy. Niecałe 3 sekundy przelatywali te 200 metrów. Nie półtoratonowym samochodem, który jedzie na kołach, można go zahamować prawie natychmiast, choć też wiemy, że nie jest w stanie się zahamować takiego samochodu, tylko prawie 70 czy prawie 80-tonowym samolotem, w którym, żeby silniki z małego gazu na duży gaz przeszły, to trwa to 7 sekund, żeby się rozkręciły. 3 sekundy to jest czas, minimalny czas reakcji pilota, zanim dojdzie do niego bodziec, że coś widzi, przetworzy, pomyśli, co ma zrobić i wdroży działanie. Tak naprawdę to jest od 3 do 5 sekund takie rzeczy się robią. Tu była taka widzialność, 200 metrów. Tego się nie da ukryć. Ci, którzy byli w Smoleńsku, przecież ten polski kamerzysta, który jako pierwszy wpadł na teren tego wypadku, gdzie leżały szczątki, on nawet nie wiedział, że to leży polski samolot, bo on w tej mgle nie widział tego. Na tej kamerze jest nagrany, ten film jest w sieci, jak on idzie z tą kamerą i nagle mówi, Boże, to jest polski samolot, bo zobaczył szachownicę. Teraz parę nudnych rzeczy. Samolot podchodzi, powinien schodzić do lądowania po takiej ścieżce. Na 10 kilometrze kontroler powinien mu powiedzieć, 101 udalinie, wjeżdżać w chłodu glissadu. I tak to się nagrało. Co ciekawsze, Rosjanie, chcąc wybielić kontrolera, napisali, że była inaczej ścieżka namalowana i pomimo, że samolot przez długi czas był nad ścieżką i tak jakby gonił tą ścieżkę z góry, próbował ją dogonić, bo za późno zaczął się zniżać, to bo ta ścieżka na ekranie była narysowana pod innym kątem i on miał prawo to mówić. Myśmy im wykazali ewidentne kłamstwo w tym zakresie. Ponieważ jakby powiedział, jakby tak było, to wyobraźcie sobie Państwo, jeżeli ścieżka jest namalowana na takim radarze, on za chwileczkę będzie tutaj pokazany, pod takim kątem, to od lotniska, to wysokość 500 metrów przecięłaby ta hipotetyczna ścieżka wcześniej, gdzieś tutaj, na 8 czy na 9 kilometrze, raczej bliżej 8, na 8,5. Wtedy kontroler by go zobaczył na radarze i powiedział wejście w ścieżkę tam, gdzie by go zobaczył. On mu powiedział na 10 kilometrze, czyli ścieżka była prawidłowo namalowana. Ale to takie bardzo proste złapanie Rosjan na kłamstwie. Niestety ta cała, można powiedzieć, tam co chwilę przychodzili ludzie wcześniej, to widać, że pytają o coś jeszcze. Pan dyrektor jeszcze chyba raz skazana był. Załoga nie przygotowała się jeszcze, nie zrobiła tak zwanej checklisty, czyli muszą tam jest mnóstwo rzeczy do przygotowania. I to się wszystko nagrało. Co trzeba zrobić? Klapy idą, mechanizacja skrzydeł, czytaj procedurę, prawda? Klapy idą, mechanizacja skrzydeł, statecznik, zaciążacze przelotowe, interceptory i tak dalej. Ktoś odpowiada, odłączone, schowane, wypuszczone, wentylatory kół i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tutaj jest dziękuję. Ten samolot się powinien zniżać, a on się nie zniża, bo oni nie skończyli karty podejścia. W związku z tym zaczęli się zniżać dopiero jak byli w odległości nieco ponad 7 kilometrów. I zaczynają się zniżać i są przy tak zwanej dalszej radiolatarni. To jest takie urządzenie, które generuje do góry taki sygnał. I jak samolot nad nim przelatuje, to albo się pali światełko, albo dzwoni dzwonek i tak dalej. Przelatują tutaj i są o 120 metrów za wysoko. To jest podstawa do tego w lotnictwie cywilnym, transportowym, żeby odejść na drugi krąg, bo to jest nieustabilizowane podejście. To są takie kryteria, gdzie jak jesteś za wysoko, w pewnym miejscu, w pewnej odległości, to nie masz co kombinować, bo już dziesiątki pilotów, którzy zginęli razem z pasażerami swoimi, udowodnili, że to jest zbyt duże ryzyko. Zresztą w lotnictwie cywilnym ten samolot miałby prawo podejść tylko do tego miejsca. Nigdzie dalej. Do 300 metrów, do 300 metrów, tak, do tego miejsca, do 300 metrów w odległości właśnie tej dalszej radiolatarni. W lotnictwie cywilnym jest to zdecydowanie ostrzej powiedziane. Nie masz warunków do lądowania, dalej nie chodź, bo jesteś omylnym człowiekiem, możesz popełnić błędy. Jedziemy dalej. Schodzimy, podchodzicie k dalnemu na kursie glissadzie, udalinie 10. Nie są na kursie glissadzie. Są za wysoko. Jak wygląda ten radar? Niektórzy twierdzą, że to był radar precyzyjny, który może bardzo dokładnie sprowadzić samolot do lądowania.
On kiedyś wprowadzał samoloty wtedy, kiedy jeszcze system, nazwa precyzyjny, można powiedzieć, za bardzo nie istniał. To widać, to wygląda tak, jak coś w rodzaju oscyloskopu, na którym dermatografem, taką kredką, są namalowane ścieżki wynikające z oblotu tego systemu, czyli dokładność jest taka sobie, są kilometry zaznaczane, a samolot jest w postaci takiej kreski, która się, takiej planki, która się pojawia. Nie jest to dokładne. On może sprowadzić, ten radar może sprowadzić, o ile dobrze pamiętam, do 1 kilometra od lotniska do wysokości 100 metrów i nic więcej. Nie można go sprząc z autopilotem, z niczym. Te nowsze systemy, nowe, tak jak na Okęciu, w Pyrzowicach i tak dalej, są sprzęgnięte z autopilotem i prowadzą ten samolot, co też nie zawsze się udaje, bo z 2007 roku wypadek tutaj na Pyrzowicach udowodnił, że też można doprowadzić do wypadku nawet w takim systemie. O, dobrze idzie. Jestem gadułem, przepraszam bardzo, czasami tracę kontrolę nad czasem. Jesteśmy tutaj. Jeszcze jedna rzecz. Ci kontrolerzy powinni być specjalnie wprowadzeni na to lotnisko, bo ten radar jest bardzo, bo to nie jest z tego dokładnie radaru, tylko z takiego samego, bo tamten nie działał, nie nagrał się. Kamera, która miała rejestrować pracę kontrolerów, okazało się, że sprawdzana, ale nie zadziałała. Ale proszę Państwa, daleko nie trzeba szukać, w Mirosławcu też nie zadziałała. Też jej nie było. Znaczy nie działało to wszystko. Więc to są, ale to są zdjęcia z takiej rekonstrukcji z Mirosławca, którą zrobiliśmy. To są odbicia, proszę Państwa, z tego. To są odbicia od przeszkód terenowych. Tutaj gdzieś na jednym z takich rysunków mieliśmy, pojawiła się chmura na chwilę i od razu ją było widać na tym radarze. Trzeba było zmieniać ustawienia radarów, wzmocnienia i tak dalej. Żeby kontroler dobrze potrafił taki radar obsługiwać, na danym lotnisku musiał wykonać kilkanaście sprowadzeń, żeby znać wszystkie szczegóły i mankamenty tego dosyć archaicznego systemu. Oni zrobili zdecydowanie za mało, co im też wykazaliśmy. Ba, w czasie rozmowy, jak polski samolot podchodził do lądowania, on mówi, ja go nie widzę tutaj, weź tu wzmocnienie podkręć. Przepis rosyjski, do którego myśmy dotarli, mówi, w tym momencie powinien mu nakazać odejść na drugi krąg. Nie odszedł, to jest w raporcie. Nie powiedział przede wszystkim. Kontynuowali podejście. Samolot jest niecałe, znaczy ponad 5 km od lotniska i w pewnym momencie pojawia się komunikat terrain ahead. Głośno, w kabinie się nagrywa. To jest urządzenie, komunikat urządzenia, który ostrzega, to jest na razie ostrzeżenie, ziemia przed tobą. Jakie jest instrukcja? Zaraz Państwo zobaczycie. Co robi załoga? Następuje i to w zapisie rejestratora się odbiło, można powiedzieć, przestawiono ciśnienie wysokościomierza, który jest związany z tym przyrządem. W związku z tym przyrząd został oszukany, że jest 168 metrów wyżej samolot. A w związku z czym przestał krzyczeć. Zniżają się dalej. Zniżają, ciągle są nad ścieżką, ale już są znowu blisko ziemi. Znowu pojawia się terrain ahead. Tu jest 100 metrów, bezwzględnie na którym trzeba, bo to jest minimum lotniska. Za 100 metrów, jak mijają te 100 metrów, od poziomu lotniska, nie od ziemi, od poziomu lotniska, od wysokościomierza barometrycznego, który ma ustawione ciśnienie panujące na tym lotnisku, pojawia się pull-up. Bezwzględna komenda odejścia na drugi krąg. I ten pull-up trwa, można powiedzieć, prawie do końca. To słychać 7 sekund, proszę Państwa, to do momentu, ja zaraz, najpierw przejdźmy do tego jeszcze. Tak mniej więcej, to są te alerty, które się pojawiały. To jest krótko tylko, jakby ktoś mówił, że nie ma czegoś takiego obowiązku, żeby to robić. To jest instrukcja tego urządzenia, ponieważ nie było żadnej innej, to ta była obowiązywała dla nich. Tu jest powiedziane, że jeżeli nie widzisz ziemi, w takich warunkach natychmiast przechodzisz do lotu wznoszącego. Nie ma dyskusji. Mogłeś popełnić błąd. Może niewłaściwie przygotowałeś to urządzenie do podejścia do lądowania. Pomyślisz o tym, jak odejdziesz na drugi krąg, jak będziesz bezpieczny. Wtedy, ja pamiętam taką jeszcze, jak ze swojego doświadczenia, jak badałem wypadki,
Z lotu, albo chyba z lotu, przysłali nam zgłoszenie z Lublina. Podejście do lądowania i zadziałał pull-up. Oni pas widzieli. Co prawda przez chmury, ale widzieli. Wydawało się, że wszystko ok. Odeszli na drugi krąg. Znowu cały zysk z lotu poszedł, prawda, z torbami. Przepalił się z paliwem. Co się okazało, mieli mieli niezaktualizowaną bazę danych o tym lotnisku, a tam próg pasa przesunięto. I oni poprosili o nowe podejście, już taki niżej troszeczkę, żeby cały czas widzieć lotnisko, a wylądowali, było ok. Zgłosili to jako incydent, że to zadziałało. Mimo, że to teoretycznie nie była ich wina jako pilotów, prawda? Ale zrobili to. I nikt nie powiedział im złego słowa. To musi być robione. Jakie są minima? Czy piloci mieli prawo zejść poniżej wysokości minimalnej? Bo czasami takie słyszę takie herezje, proszę Państwa. Warunki minimalne na Smoleńsku. Dla lotniska były określone podstawą chmur 100 metrów, widzialnością 1000 metrów. Dla samolotu są osobno określane i dla Tupolewa były takie 100 metrów, 1000 metrów widzialność. Dla pilota wpisane w książce lotów 100 metrów, 1200 metrów widzialność. Ważne, czyli nie te, co były wpisane, tylko te, które były ważne w związku z przepisami, 120 metrów, 1800 metrów widzialności. W tym regulaminie lotów można znaleźć, jest tam paragraf 23, punkt 16, że obowiązują te, które są najbardziej ograniczające, czyli są pierwsze wystąpią. I tam też nie ma dyskusji. Nawet jest przywołana strona z tego regulaminu, pokreślonego, bo używanego jeszcze przez nas przy kasie. Tu podczas podejścia 16 punkt, do lądowania obowiązują te warunki meteorologiczne minimalne, których ograniczające działanie wystąpi najwcześniej. Ostateczną decyzję o lądowaniu podejmuje pilot najpóźniej na wysokości ustalonej w punkcie 16, czyli w minimum. Nie ma ani słowa o kontrolerze, że coś mu ma nakazać. Ostateczną decyzję o lądowaniu podejmuje pilot w tym punkcie, czyli na minimum. Proszę Państwa, jak powinien wyglądać ten lot? Schematycznie tak. Dojść do tej wysokości minimalnej dla załogi 120, jeżeli by nawet nie wiedzieli, że o tym, że mają te minimum 120, a nie 100, to do 100 metrów, ani metra niżej. Tak mówią przepisy. Nie zniża się nawet o metr ten samolot, nie ma prawa. Czyli nie mogli. Podstawa wymagana 120 metrów, widzialność 1800, a rzeczywista mniejsza niż 50 metrów i 200 metrów widać. Nie, całkowicie nieracjonalna decyzja podjęta przez załogę. Tak jak powiedziałem, możemy się, znaczy człowiek jest omylny, może się zafiksować, jak to my mówimy, może stwierdzić, dobrze, podejdziemy do tych minimów, już trudno, co nie? O, przepraszam. Jedźmy dalej. Co się działo? Tutaj będzie widać, to już jest bardzo taki mniej czytelny ten schemat. Tu widać różnicę, co gdzie, kiedy było podejmowane. 100 metrów względem lotniska, ale już 90 metrów względem poziomu pasa. Tutaj nawigator czyta 100 jako odległość względem poziomu. 50 metrów niżej jest przeniżenie przed lotniskiem, taki wąwóz. Jest nawigator, znowu czyta 100. 90, 80, co pierwszy pilot mówi, odchodzimy na drugie zajście. 90 metrów nad ziemią, ale ziemia się obniżyła o te 50 metrów, ale tylko 39 metrów nad lotniskiem, nad poziomem lotniska. Pilota nie interesuje teren przed lotniskiem. On nie musi, przepraszam, pilot liniowy nie musi tego znać. On ma wiedzieć, że jak leci równo po ścieżce, to wie, że nie zderzy się z żadną przeszkodą, bo tak zostało to zrobione. Tak zostały zrobione te wszystkie podejścia. Powinien dojść do 100 metrów albo 120, w zależności, które minimum by go uznał, że go obowiązuje. Przejść do lotu poziomego, nie widzi lotniska, odchodzi na drugi krąg. Koniec. Czy oni wiedzieli, na jakiej są wysokości? Wiedzieli. To jest nawigator, który czyta. Tutaj jest, odchodzimy na drugie zajście, odchodzimy, to teren zaczyna się podnosić. Nawigator czyta. To było przejmujące, jak się tego słuchało. Te 100, 90, 80, 70, coraz szybciej mówi. 40, 30, 20 zaczął krzyczeć. Ale samolot jest już, można powiedzieć, prawie że na wysokości zero, kilkanaście metrów nad ziemią. Oni już widzą, co się dzieje, bo widzą, zaczęli widzieć przeszkody. Ja, proszę Państwa, to jest może mniej istotne. Tak, ostatnia faza lotu. Pierwsza przeszkoda, 1100 metrów przed lotniskiem, przycięta brzoza u góry. Taka zwykła brzuska, 1100 metrów przed lotniskiem, prawym skrzydłem.
Nic nie urwało. Nic nie urwało, proszę Państwa. Ale zadam Wam pytanie. Ile ma obwodu brzoza, która ma średnicę 46 cm? 144 cm. To proszę sobie zmierzyć swój rozstaw rąk i spróbować zasymulować tą brzozę. Ta brzoza przy podstawie miała, proszę Państwa, 76 cm. Obwód 2,38. 2,38 m. Można sobie zwizualizować, jak ktoś nie wierzy. Może sobie w domu na kartce papieru narysować dwa takie okręgi, żeby zobaczyć, co to jest za przeszkoda. Ale wracamy. 1000 metrów przed, czy tam 950, 1000 metrów są kolejne przeszkody. To są małe drzewka, ale niektóre z nich mają 10 cm średnicy. Są obcięte. Jest tam brzoza, o której powiedziałem. Jak ona gdzieś w tym czasie? Około chyba 18-19 metrów miała. Ten pin, 18 metrów. Ale który? Cały? No, ten, co został. Ten, co został? Według naszych pomiarów to było około, uderzenie było 5,1 metra, a według pomiaru prokuratury przełamanie na wysokości 6, chyba i 0,3 metra. I jak widać, nieregularne jest przełamanie u góry, ten tu jest, można powiedzieć, no mocno to jest nieregularnie, ale popatrzmy na chwileczkę dalej, to jest ta brzoza. Pan profesor Binienda twierdzi, że te fragmenty zostały wbite, dlatego że samolot wysoko wybuchł i uderzyły w tą brzozę i że było jeszcze ciekawiej, mówi, że one ją przewróciły. Te małe kawałki. Ja mogę znaleźć wypowiedź pana profesora, bo to jest jedna z wielu wypowiedzi takich. To są fragmenty skrzydła, ale zaraz państwo zobaczycie resztę tego skrzydła. To jest, tak ostatnia faza wyglądała i uderzenie w ziemię. Samolot schodzi nisko, traci fragment skrzydła, ale już się wznosił, bo możecie Państwo zobaczyć tutaj. Ten samolot tutaj zaczyna się wznosić równolegle do terenu. I tak naprawdę zabrakło 15 metrów może. Może 20. Tyle im zabrakło, żeby można powiedzieć, wyjść z tego. Zejdźmy dalej. Ty ktoś powie... Czy odchodzimy na drugi krąg? Padło, tylko za późno. A samolot 6,5 sekundy, o ile dobrze pamiętam, trwało w ogóle przyspieszanie silników. Proszę Państwa, czy skrzydło powinno przeciąć brzozę? Oczywiście jest mit, że samolot służy do wycinania tych drzew w lesie, przepraszam. To nie jest żart, ale ja po prostu powtarzam to, co niektórzy twierdzą, całym spokojem to powtarzając. Proszę Państwa, to jest wypadek samolotu. Mogę prosić o naciśnięcie tylko po prostu tego touchpada. Działa czy nie działa? Albo Enter. O. Samolot DC-7, 49 ton waży, dwa słupy telegraficzne, 12 cali, o ile dobrze pamiętam, 28 cm. Dużo paliwa, bo i tego, bo to jest po prostu eksperyment, który miał na celu sprawdzić, jak samoloty awaryjnie lądują, zdarzając się z przeszkodami. To zobaczmy następny. Poproszę jeszcze raz naciśnięcie. To jest samolot Constellation, czterosilnikowy. Enter może będzie. Enter, o. Tu będzie nawet lepiej widać. I słupy się przewracają. I skrzydła, o słup widać teraz się, i skrzydła są odcinane. Samolot nie jest skonstruowany, proszę Państwa, do tego, żeby zderzać się z takimi przeszkodami, bo to jest, zawsze dawałem taki eksperyment, jak z kimś rozmawiałem, mówię, proszę przerwać, wziąć kartkę papieru, zwykłą kartkę papieru, równiutko ją złapać po tej, i trzymać ją tak, i spróbować ją przerwać, ale równiutko ciągnąć. I ile siły trzeba użyć? Czasami tyle, ile się ma i ta kartka się, jeżeli idealnie ją ciągniemy wzdłuż, to jej nie przerwiemy, zwykłej kartki z tego. I ja się wtedy pytam takiego dziennikarza, z którym rozmawiałem, mówię, proszę powiedzieć, ile pan siły użył? A on mówi, no całą jaką miałem. Naprawdę? Wziąłem tą kartkę i przerwałem ją tak. A ile ja użyłem? Nic. Kartka pracowała, tak pracuje, jak się rozciąga, tak pracuje pokrycie samolotu w locie. Ale jeżeli coś uderza w niego, w sposób taki, który
no, który nie jest przygotowany do pracy, a on musi być lekki, żeby przewieźć jak najwięcej ludzi, najwięcej ładunku, to następuje takie natychmiastowe zniszczenie. Popatrzmy, to jest końcówka skrzydła. To jest te 5,1 metra rozpiętości skrzydła, czyli 1/3 skrzydła. Leżała ponad 100 metrów od brzozy. Poszukajmy śladów wybuchu. Tu już jest bliżej. To jest przód. Zaraz będzie lepiej widać. To, co jest tutaj, to czarne, to jest uszczelniacz, bo to jest zbiornik paliwa w środku. Prawie pusty, ale było troszeczkę jeszcze paliwa, w tym były pary, opary paliwa. Zbliżmy się troszeczkę. Widzicie Państwo te ślady na dole? Takie? To są te wcześniejsze drzewka, które były ścięte. Lewym skrzydłem, dokładnie z lewej strony leciał. I po prostu uszkodzone pokrycie, takie powiedzmy jakby zadrapane, prawda, w takie falki. Co dalej? Jeszcze raz z bliska. Popatrzmy, czy tutaj widzimy, widać gdzieś jakieś osmalenia, okopcenia, jakieś elementy, które mogłyby wskazywać na to, że tam był wybuch. Bo przecież pan profesor Binienda i pan przewodniczący poseł Antoni Macierewicz ostatnio w jednej z telewizji mówili, że tam był ładunek wybuchowy w postaci taśmy założonej jeszcze w Samarze pół roku temu. Mimo, że jeszcze pomysłu, że ten samolot gdziekolwiek poleci do Smoleńska, nie było. Bo pierwsza rozmowa o delegacji, nawet nie wiadomo, jeszcze nie widziano w jaki sposób, o ile dobrze pamiętam, była na koniec grudnia. Popatrzmy sobie tutaj na to. Dobrze, to bliżej. Tak wygląda ta harmonia w momencie, w którym widzieliście na pewno wielokrotnie kolizję samochodu z jakąś przeszkodą, z jakimś drzewem, z czymkolwiek. Można prosić o ciszę. Czy tak wygląda wybuch? Nie wygląda. To są fragmenty drewna w tej końcówce odciętej. Zwracam uwagę, ten element powinien być prosto w tą stronę iść. Jest wygięty do tyłu, jest wyrwana śruba, która tutaj była, mocowała dodatkowy element w kierunku przesuwania się przeszkody. Popatrzmy dalej. To jest brzoza. Na tej brzozie tutaj mamy fragment pokrycia, o ile dobrze pamiętam. Zbliżmy jeszcze. No, to są kawałki, to jest jeszcze raz te wbite fragmenty w tą część, w ten miąższ tej brzozy. To jest zdjęcie zrobione przez grupę polskich biegłych pracujących dla prokuratury, jak oni dla siebie to układali. Tak wygląda po ułożeniu. To jest część samolota, gdzie jest reszta samolot. To znaleziono pod brzozą, to są nasze zdjęcia. Cięcie równe jak nożem. Popatrzmy dalej. Z drugiej strony tak samo. Zwracam uwagę Państwa, to są te części tak zwane ruchome części tak zwanego slotu z tej części skrzydła, które zostało przy samolocie. Tu już widać nawet delikatnie drzewo uszkodziło to, ale te zostały zniszczone. Za chwileczkę będzie. To jest znowu ta końcówka, pokazana z innego ujęcia. To jest ten fragment, który Państwu pokazywałem, jak ona leżała na plecach, a to jest reszta. To jest, ta ścianka jest cała wygięta do tyłu. Ona powinna być prosto. To są dosyć grube blachy. Dobrze. No to jak to się nazywa? To jest fragment dźwigara zgięty do tyłu wskutek zderzenia z brzozą z innego ujęcia. To jest nawet wyrwana ścianka do tyłu jeszcze. Ten element, o, ten tutaj, który idealnie w tym miejscu pasuje. Proszę Państwa, drzwi. Ostatnio słyszałem o tym, że drzwi wbite w ziemię na metr są dowodem na to, że był wybuch. Proszę Państwa, proste. Znaczy prosta analiza. Po pierwsze, drzwi nie są wbite na metr, bo drzwi mają 78 cm szerokości i wystają. To jeżeli ktoś Wam mówi, że zostały wbite na metr, to po pierwsze Was oszukuje. To jest framuga tych drzwi. To jest framuga drzwi i fragment pokrycia. A to są te drzwi, leży 3 metry. Czy widać, że że drzwi są wyrwane wielkim wybuchem, czyli zamki, które muszą wiele ton wytrzymać, żeby nie było dekompresji w powietrzu? Czy one są wyrwane jakimś tym? Nie ma śladu odkształcenia. Jest, można powiedzieć, wbicie tych drzwi, zniszczenie,
Jeszcze jedna rzecz. Zwróćcie uwagę, to są te same drzwi. Jeżeli byłby wybuch, po prostu tak na zwykły, przepraszam, że użyję tego, chłopski rozum. Ja wezmę, posłużę się modelem. To są drzwi. Tu jest kadłub w środku. Jest wybuch w środku. W którą stronę drzwi polecą? Na zewnątrz. Musi być wielka energia, czyli wielkie ciśnienie, żeby wypchnęły te drzwi w tamtą stronę. Jak się wbiły? Tak się wbiły. Nie tak. Nawet jakby koziołkowały, to by nie wbiły się w ten sposób. Nawet jak nożem się rzuca, proszę Państwa, to ten, który rzuca nożem, to jak nadaje? Rzuca sobie tak, żeby on sobie się majtał i się, jak tak to zrobi, to tylko się wbije. Ale rzuca tak, żeby nadać w tej fazie końcowej właśnie te przyspieszenie wzdłuż ostrza przede wszystkim. Nie ma też śladu opaleń, osmaleń i innych takich. Zresztą, ja od razu tutaj sięgnę do wypowiedzi. Ja się popieram po prostu wypowiedziami, które są w mediach panów z podkomisji, pana Antoniego Macierewicza. Pan Antoni Macierewicz ostatnio w telewizji chyba w Wiadomościach, czyli chyba program pierwszy, telewizja Polska program pierwszy, powiedział, w skrzydle zamontowane materiały w postaci taśmy wybuchowej. No nie można było zamontować taśmy wybuchowej, która jeszcze, a ta przednia mocna część została zdjęta, a przecież samolot według nich leciał dużo wyżej. Druga rzecz, ale profesor Binienda mówi, drzwi zostały wybuchnięte, znaczy wysadzone olbrzymią bombą, która była w kuchni. To jest jego wypowiedź. To jest, przepraszam, możecie ich tego po prostu poszukać. To była w kuchni po to, żeby zabić generałów. Bo był salonik generalski zaraz z boku. Kto tą bombę wniósł? Kiedy? Ile było tych bomb? Tydzień wcześniej profesor Binienda mówi na swojej na swoim takim filmiku, który w TV Republika jest, i pokazuje, idzie wzdłuż skrzydła samolotu i mówi coś takiego, co mnie zamurowało, bo powiedział, jakby obcięto to jeden fragment skrzydła, to by ten samolot się nie obracał, my to wiemy. To nie jest prawda, bo VAT udowodnił, że było inaczej. VAT, mimo że dostał zlecenie, nawet konferencję odwołali, żeby się tego nie dowiedzieć, tą konferencję z naukowcami z VAT-u. Zresztą spotkanie z kolegami, którzy to robili, no, było traumatyczne, można powiedzieć. Natomiast tak, ale on mówi tak, ale ponieważ ja bym się cofnął do tego elementu, to jest ten slot, to jest tej części, która odpadła, a to jest ta część, która została przy samolocie. Ale ponieważ ten slot też został zniszczony, więc samolot się zaczął obracać. Wypowiedź profesora Biniendy sprzed 2 tygodni, gdzie mówi, że przyznaje, że samolot się obraca, ba i zderza się z ziemią. Jeszcze pół roku temu i rok temu mówił, że nie obraca się i nad miejscem, gdzie leżą szczątki, wybuch termobaryczny zniszczył samolot. Tak zmieniają się poglądy. To wystarczy prześledzić. To jest nastawione niestety na to, że ludzie nie pamiętają tego, co zostało powiedziane. Ale co on jeszcze powiedział? Że tu jest, jak on to nazwał, kocyk grzewczy, czy urządzenie, które jest elektryczna mata taka, tak naprawdę są maty używane, żeby grzać newralgiczne części samolotu, żeby nie było oblodzenia. I ten kocyk grzewczy, tutaj można było wiele ładunków wybuchowych zamontować i on idzie przy tym samolocie w Mińsku, przy tej nieuszkodzonej 102 i mówi, no i tutaj były wybuchy i dlatego zniszczono ten slot. Żaden problem. Wystarczy pojechać do Smoleńska. Te części tam leżą. No widać, to zrobili nasi polscy prokuratorzy. Wtedy też, kiedy były pobierane próbki pirotechniczne. Przecież część z tych elementów nie wybuchła, więc w środku musi być, znaczy nie jest zniszczona, więc w środku muszą być ślady materiałów wybuchowych. Ale niestety, 2 lata minęło, pana Berczyńskiego już nie ma, który 1,5 roku temu zdeklarował, jadę do Smoleńska po wrak. Nie poleciał, nie pojechał. Pojechał za to do stanu, wrócił, już się nie pojawił. I znaczy się śmieją, przepraszam Państwa, bo na stronie MAK-u jest napisane coś takiego. Ze względu na liczne zapytania o przyjazd polskiej delegacji, sprzed 1,5 roku informacja.
na liczne zapytania dziennikarzy informujemy, że tak, zaprosiliśmy polskich pana Berczyńskiego z podkomisji na spotkanie. Spotkanie zostanie ustalone w trybie roboczym. Ani razu, ani doktor Nowaczyk, ani profesor Binienda, ani doktor Berczyński nie powiedzieli, że Rosjanie ich nie chcieli przyjąć w Smoleńsku albo w Moskwie. Po prostu nie mieli odwagi pojechać. Takie pytanie. Tak? Ten samolot. Już kończę. Czy ja mogę dokończyć, proszę Państwa? Proszę Państwa, czy naprawdę proszę o ciszę. Za chwileczkę będzie można pytać i proszę Państwa. Proszę Państwa, dobrze, wróćmy. Słyszeliście o niszczeniu wraku, prawda? Rosjanie niszczyli wrak. Wybili jedno okno, na które zostały po oględzinach, które były na miejscu wypadku, do przewiezienia na teren lotniska w Smoleńsku. Że tak się robi, proszę Państwa, po prawej stronie widzicie niszczenie wraku MH17, czyli samolotu zestrzelonego nad Ukrainą przez Rosjan. Piłowanie elementów, podnoszenie za fragmenty okien. A tutaj jest nasz Tupolew i tutaj widać, że okna są. Jeżeli ktoś mówi, że wybite zostało okno po to, żeby ukryć ślady wybuchu, bo takie teorie też słyszałem, a sąsiednie okna w tej samej kabinie, bez żadnych ścianek między nimi, są całe, to co to za problem? Przecież część z Państwa pewnie jest związana z górnictwem i pewnie z materiałami wybuchowymi również. Przecież oczywiście można sobie wyobrazić materiały wybuchowe typu kumulacyjnego w danym kierunku działające, ale to nie jest prosta rzecz, żeby to zrobić, zwłaszcza zabudować w samolocie. A jeżeli jest fala ciśnieniowa, to działa w każdą stronę. W związku z tym coś, jeżeli by wybuchło tutaj czy tutaj, powinno zostawić ślady i na tym oknie, i na tym oknie, i na tym oknie. Więc co to jest za problem? Co prokuratura powiedziała? Bo było powiedziane też coś takiego. Samolot nie może rozpaść się na tyle szczątków. 60 tysięcy słyszeliście zapewne. 60 tysięcy szczątków, proszę Państwa, to jest szacowanie, padło tylko w jednym dokumencie. To jest dokument tych naszych archeologów. Oni oszacowali, że jest 15 tysięcy sygnałów mają w warstwie do 15 centymetrów. A ponieważ warstwę ziemi, którą badali, znaczy stwierdzili, że jest zruszona do 60 centymetrów, to stwierdzili, że szczątków w takim wypadku może być, znaczy ekstrapolowali to, można powiedzieć, rozszerzyli 60 tysięcy, ale nikt tego nie sprawdził. Co mówi prokuratura? To jest 2014 rok. Należy zauważyć, że wnioskowanie o wybuchu na pokładzie samolotu w oparciu celowo posługuje się prokuraturą, nie naszym raportem, bo ktoś może powiedzieć, mówię we własnym imieniu. Więc ci ludzie doszli do tego niezależnie od nas. Jest przedwczesne, istnieje bowiem obszerna dokumentacja katastrof lotniczych, z której wynika, że tak dalece posunięta fragmentacja jest cechą charakterystyczną dla tego typu katastrof, w tym nie będących efektem zamachu terrorystycznego. Tak wyglądało miejsce wypadku Tupolewa. A tak wygląda wypadek z 70 roku. Bardzo podobny, samolot zszedł za nisko, stracił fragment skrzydła, obrócił się na plecy, zderzył się z lasem, wszyscy zginęli. Raport jest w sieci, amerykański. Widać tylko większe części, które przetrwały. Ogon samolotu, jakieś fragmenty tutaj, kawałeczki chyba skrzydła, silniki, burty porozkładane. To popatrzmy, ten wypadek wydarzył się miesiąc po Smoleńsku. Tripolis, Airbus A330, duży samolot. Leciał przez całą Afrykę, wystartował z Afryki Południowej, miał lądować w Trypolisie. Dwóch pilotów się nie dogadało, jeden ciągnął drążek, drugi pchał od siebie, a to jest samolot
elektroniczny, czyli na joysticki, i komputer wybrał średnią. I zderzyli się z ziemią. Proszę Państwa, tam nie było bomby. Aczkolwiek jedna osoba przeżyła. Małe dziecko holenderskie. Przeżyło. Tak wyglądają burty tego kadłuba. Zostało usterzenie, silniki. Te usterzenie widać tam. Ślady. Popatrzmy na inny przykład. Ten samolot, ktoś mówi, gdzie jest krater. Ten samolot Tu-154 w 2006 roku z 12 tysięcy metrów spadał. Wpadł w korkociąg, załoga nie potrafiła go wyprowadzić z korkociągu. Nawet zapis głosowy jest w sieci. Można tego posłuchać, choć nie polecam. Jak piloci walczą z samolotem. Teren napisane w miejscu wypadku, podmokły. To są wszystko ślady z tego wypadku. To jest nasza kasa. Uderzyła prawie 400 km na godzinę, przechylona na lewe skrzydło, lewym skrzydłem ciągnęła. Tu jest wyryty kawałeczek terenu za torami. Też niewiele zostało. A ten samolot zderzył się, jak to ktoś mi kiedyś powiedział, z miękką wodą. To jest Tu-154, który zderzył się z wodą po starcie z Soci z chórem Aleksandrowa rok temu. Tyle części wyłowiono. O ile dobrze pamiętam, samolot, który spaliła się instalacja nad Atlantykiem linii Swiss Air, było 2 miliony części. Proszę Państwa, ja bym chciał tylko podsumować. Komisja nie stwierdziła bezpośrednich nacisków na załogę podczas lotu, tak żeby za wszelką cenę lądowali. To była ich suwerenna decyzja. Przepisy pozwalały na wykonanie tego lotu. Decyzja o podejściu do minima nie stwarzała zagrożenia, ale była nieracjonalna w tych warunkach. TAS 18 sekund nakazywał załodze odejść na drugi krąg. Minimalna wysokość była już przekroczona 2300 metrów od progu pasa. Są ślady, jest zapis rejestratora. To wszystko. W rejestratorze najniższa wysokość zarejestrowana ponad 1000 metrów przed lotniskiem, 6,2 metra w rejestratorze polskiej konstrukcji firmy ATM. To jest tak, od wysokości 100 metrów do komendy odchodzimy na drugie zajście, minęło 7 sekund bez żadnych działań załogi. Ani wypowiedzenia jakiejś kolejnej komendy, ani niczego. W rejestratorze nie ma nic, żeby coś się działo. 7 sekund. Procedura odejścia 39 metrów nad poziomem lotniska. Potem kolejne 5 sekund do przerwania zbliżania przez załogę. Ściągnięcie wolantu przez pilota 28 metrów nad terenem, 2 metry nad poziomem lotniska, a pchnięcie dźwigni 16 metrów nad terenem, 5 metrów poniżej poziomu lotniska. Ja nie będę przypominał, co było przyczyną, ale proszę Państwa, to jest z raportu, to jest wypowiedź jednego z dowódców, chyba ostatniego dowódcy 36 pułku przed katastrofą. Pomimo wielu trudności i zagrożeń, którym w codziennej służbie stawia czoło podległa mi kadra, nie przewiduję w najbliższym czasie zagrożeń w utrzymaniu wysokiego poziomu realizacji zadań transportowych oraz innych wynikających z przeznaczenia pułku. Ja jakbym był przełożonym tego pana i bym przeczytał, pomimo wielu trudności i zagrożeń, to by mi się lampka zapaliła, prawda? Ten człowiek też chciał coś zmienić, ale nie miał w sobie ani mocy, żeby dowództwo sił powietrznych, które nadzorowało pułk, przekonać, że jest inaczej. Że trzeba. A proszę pamiętać, że tak jak powiedziałem, wszyscy byli zadowoleni. Pułk latał, dowoził wszędzie, gdzie się chciało. Piloci pracowali w elitarnym pułku. Wszyscy im mówiono, jesteście najlepsi. 492 godziny jako dowódca miał pan świętej pamięci kapitan Protasiuk. Tyle wylatuje w pół roku kapitan samolotu lotu. W pół roku. 900 godzin w ciągu roku kalendarzowego, 1000 godzin może wylatać w ciągu 12 miesięcy, można powiedzieć. Miesięcznie może wylatać 90 godzin. To pokazuje przepaść. Proszę Państwa, jeżeli dzisiaj w nowej instrukcji HET jest napisane, bo kupiliśmy nowe samoloty, jeżeli w nowej instrukcji HET jest napisane, że minimalny nalot pilota życiowy to jest 1000 godzin. To ja Państwu powiem, że na ten samolot, który kupiliśmy jako państwo, dla prezydenta, premiera i tak dalej,
w ten taki mniejszy samolocik, żeby go ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w cywilnej linii, która wozi biznesmenów. To jest bardzo wymagający klient. To jest klient, który uważa, że za pieniądze można zmienić zasady fizyki, meteorologii i wszystko. Bo on przecież będzie podpisywał za chwileczkę umowę na kilka milionów dolarów i on musi z tego Singapuru przylecieć, nie wiem, do Polski. Jego nie interesuje, że zła pogoda. Panie, no zrób pan, że pogoda była dobra. Ja na takie teksty kiedyś słyszałem w dyskusjach takich, można powiedzieć, luźnych pilotów. No mówię, nie zgodziłem się oczywiście, prawda, jak to pilot powiedział, ale takie potrafi coś takiego paść. Żeby można było ubezpieczyć ten samolot, a trzeba być ubezpieczonym, pilot musi mieć nie mniej niż 2,5 tysiąca godzin życiowego nalotu, 1500 godzin na samolocie odrzutowym, 250 godzin na tym typie. I teraz, jeżeli decydujemy się na to, żeby spróbować powierzyć najważniejsze osoby w państwie dzisiaj, prezydenta, premiera, marszałka Sejmu czy Senatu, znowu pilotom, którym się zaniża wymagania do 1000 godzin całkowitego nalotu. W to wchodzi latanie na Iskrze, w to wchodzi latanie na Orliku w szkole, bo to jest, szybowców pewnie w to nie włączają, bo to już byłoby, zakrawałoby na pewnego rodzaju kpinę, ale na samolotach. Jeżeli ktoś mi mówi, że wojskowy pilot ma dużo lądowań, bo latał na Iskrze i na Orliku, to ja mogę powiedzieć, ale pilot zawodowy też ma dużo lądowań, bo latał na samolocie Cessna 1, 2 i małych samolotach dwusilnikowych. I też miał tyle samo mniej więcej lotów zrobionych do tego samego poziomu, a potem latał normalnie linii. To nie jest chyba właściwy kierunek, żebyśmy robili bezpieczne lotnictwo, bezpieczny przewóz dla najważniejszych osób w państwie. Zobaczcie, niewiele brakowało. Londyn. 2 lata temu? Czy półtora jakoś. Kapitan lotu powiedział, ale was jest za dużo. Musi ktoś zostać. Jak to? Przecież miejsc jest wystarczająco. Bo miejsc w tym samolocie było wystarczająco. Ale samolot był tak załadowany, był tak przerobiony. Z przodu miał salonkę zrobioną, więc ma zupełnie inne wyważenie, że nie można było wziąć wszystkich. Kapitan powiedział, jak nie wysiądziecie, to ja nie lecę. I koniec. Ja państwu powiem tak, że oczywiście jesteśmy ludźmi i możemy się dać namówić. Ja pamiętam kiedyś, jak co pisała prasa, która mówiła, Donald Tusk musiał nocować w Brukseli, bo pilotowi skończył się czas pracy. To nie? I tak ironicznie było to. 2014 rok, czy 13, jakoś tak. Bo to jest pilota praca. On nie może inaczej. To nie? A wyobraźcie sobie taką sytuację, że można znaleźć pilotów, być może, którzy będą poczuwali się do misji, będą czuli tą misję, prawda? Lot z prezydentem, z premierem, to jest przeżycie, prawda? A jak jeszcze stoi się jako kapitan i się żegna z prezydentem, pan prezydent czy pan premier mówi, panie kapitanie, fantastycznie, z nikim się tak nie leciało jak z panem, to on będzie, tej ręki nie będzie mył pewnie przez jakiś czas. A potem tak wygląda, z doświadczenia powiem państwu, tak wygląda degradacja systemu. Potem przyjdzie taka sytuacja, kiedy któryś kolejny polityk powie, proszę panie kapitanie, ja wiem, że panu, jak polecimy teraz, to pan przekroczy o 15 minut czas pracy pilota. 15 minut. Wiadomo, co to jest 15 minut, nie? Ale wie pan, tu chodzi o miliardy dolarów dla Polski, o Polskę tu chodzi, panie kapitanie. Pana decyzja oczywiście, ja nie wymuszam. Znajdzie się ktoś, kto powie, okej, ten jeden raz, a potem ten drugi, ten trzeci, piąty, dziesiąty, ustawi się nowy standard, jakich nie będzie nikt kontrolował, to nie daj Boże dojdzie do kolejnej tragedii. Chyba to wszystko, proszę państwa. Ma odwagę ginąć za ojczyznę, ale czasami nie ma odwagi cywilnej, żeby powiedzieć coś szefowi. A ci, którzy w wojsku byli, wiedzą, że to jest hierarchiczna organizacja i trudno jest pewne rzeczy robić. 45 zaleceń profilaktycznych, jedno zalecenie do Federacji Rosyjskiej. Z tych 45 większość została wdrożona, nie wdrożone zostały te, które wynikały z tego, że Tupolewa odwołano już, znaczy rozwiązano pułk na koniec. Ale co zrobiło wojsko? Zajmował się tym pan minister Mroczek. Oni podjęli decyzję nie wdrożenia tego w przewozie najważniejszych osób w państwie, przewozie żołnierzy do Afganistanu, czy coś takiego. Nie.
Oni przyjęli to w całym lotnictwie. Ja brałem udział w takim monitorowaniu tych zaleceń, jak oni to robią. I oni mówią, to w śmigłowcach to zrobimy, w lotnictwie bojowym to zrobimy, w czymś tam jeszcze to zrobimy. Ja tak patrzę na nich i mówię, panowie, ale to lotnictwo bojowe to się troszeczkę różni. To tam latają tyłem do przodu, prawda, różne dziwne rzeczy robią, prawda, nawet nie musimy o nich wiedzieć. Nie, 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 my to przeanalizowaliśmy, my to wdrożymy, cały system zrobimy. 2-3 lata to trwało. Od katastrofy smoleńskiej do zeszłego roku nie stracono w lotnictwie wojskowym ani jednego samolotu wojskowego, ani śmigłowca. Do zeszłego roku. Do zeszłego roku. To było 6 lat od zakończenia, od wydania zaleceń profilaktycznych. Koledzy moich kolegów z wojska, którzy zajmowali się badaniem wypadków lotniczych, teraz już emerytów, bo musieli odejść w trybie nagłym, można powiedzieć, ze służby, jak jeździli na natowskie spotkania, to ich koledzy pytają, jak wyście to zrobili, że nie tracicie żadnego samolotu, mimo że macie naloty, że to działa, że współpracujemy, że jest ten... Oni mówią, no to nie tylko oczywiście katastrofa smoleńska, ale duża praca kolegów z wojska. Na tym to wszystko polega, to jest efekt. I nagle w zeszłym roku, ja bym chciał, żeby to był przypadek, proszę Państwa, naprawdę chciałbym, żeby to był przypadek. Tracimy 2 śmigłowce i 1 samolot bojowy. Śmigłowiec W-3 we Włoszech spada, nikt nie ginie, śmigłowiec się spalił. Śmigłowiec Puszczyk w czasie lotu szkolnego w Dęblinie spada, zderza się z ziemią, piloci ranni, na szczęście nikt nie zginął. No i MiG-29, no 6 km przed lotniskiem ląduje, prawda? Nawet się nie katapultuje pilot, mówi się, że się go po pół godzinie znalazło, w rzeczywistości po 2,5 godzinie go znaleziono, skręcił nogę, wychodził z samolotu. Jakaś cisza jest, prawda, o raporcie. Było powiedziane, że będzie oczywiście. Samoloty natychmiast, można powiedzieć, że wypadek był zaraz przed samymi świętami Bożego Narodzenia, jak dobrze pamiętam. 1 stycznia wszystkie latały. Czyli nie było przyczyny technicznej. Tylko każdy pilot, który ma na MiG-29 latać, miał przejść dodatkowe szkolenie. Znaczy takie szkolenie, można powiedzieć, doraźne zalecenie profilaktyczne było wydane. Mam nadzieję, że to były jedyne 3 samoloty, które straciliśmy, bo buduje się bezpieczeństwo latami. Traci się, niszczy natychmiast. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zastanawiałem się, o czym rozmawiać po tym, co Pan mówi. Mamy jeszcze chwilę czasu, ale musimy Pana, naszego gościa, odwieźć do Zawiercia na początek, że tak 20 parę minut mamy. Na pociąg do Zawiercia. Rzeczywiście katastrofa smoleńska to jest, tak jak Pan na początku powiedział, wydarzenie, które podzieliło Polaków strasznie na 2 plemiona takie, można powiedzieć. W skrócie, jedno jest przekonane, że samolot lądował, bo prezydentowi kazał brat, prawda? Druga grupa jest przekonana, że był zamach i już po środku niczego nie ma. Czego nie ma i trwa to od wielu lat. Wydaje się też, że to paliwo smoleńskie, które wykorzystywała określona siła polityczna, troszeczkę się wypala, wygasza, tak takie mam wrażenie, dlatego jakby te nawet te miesięcznice mają być wygaszane, bo chociażby no to rzecz oczywista, bo wewnętrznie sprzeczne hipotezy, prawda, o tym świadczą. I ja bym, zaczynając dyskusję, może o to Pana zapytał krótko, która z tych hipotez Pana zdaniem była najbardziej absurdalna? Moim zdaniem najbardziej absurdalne jest to, że one są wewnętrznie sprzeczne, prawda, że raz jest hel, raz mgła sztuczna, raz stroty, raz bomba jakaś tam jeszcze inna. I to już samo jest żenujące, ale które z tych pomysłów najbardziej Pana zaskoczyły? Ja nie jestem pewien, bo było dużo różnych. 3 osoby przeżyły, Pan Minister Macierewicz mówił, wiarygodne przekazy, że była sztuczna mgła i hel. No, to są wczesne teorie. Ja bym powiedział tak, a czym się różni sztuczna mgła od prawdziwej? I tu nie widać. Dobrze wyszkolona załoga potrafiłaby sobie poradzić nawet w tak zwanej sztucznej mgle. Jak jedziemy samochodem, tu niedaleko był kilka lat temu karambol na czwórce. W sztucznej mgle. Bo były wypalane jakieś tam chyba pola i tak dalej. Nagle się zrobiło zamglenie, jeden samochód nie zauważył, drugiego był karambol. Sztuczna. Ale przyczyna nie mgła. Nie zachowanie bezpiecznej odległości między jednym a drugim samochodem. Ja myślę, że rzeczywiście najbardziej dla mnie zaskakujące jest to, i ja byłem przekonany. Ja, proszę Państwa,
To, że ja dzisiaj mówię o Smoleńsku, to nie znaczy, że ja byłem przekonany o tym, że trzeba cały czas mówić i tłumaczyć. Ja zaraz po katastrofie smoleńskiej, po zakończeniu pracy komisji, ja powiedziałem tak. No zaraz, zrobiliśmy dobrze swoją robotę, jesteśmy specjalistami, oddaliśmy raport, oddaliśmy wszystkie materiały, teraz niech ktoś to inny tłumaczy, my idziemy do naszej roboty. Liczba wypadków się nie zmniejszyła w lotnictwie cywilnym, dalej były jakieś, dalej się trzeba było czymś zajmować. Poza tym już też mieliśmy tego troszeczkę dosyć. I na początku była cisza, potem pojawiały się właśnie takie dziwne teorie. A hel, a sztuczna mgła, a samolot przeleciał wysoko nad brzozą. To ja się tak pamiętam, spotykamy się z kolegami z komisji Millera, oni mówią, może trzeba coś powiedzieć. Ja mówię, no dajcie spokój, ludzie chyba nie są tak mało inteligentni, żeby uwierzyć, że samolot nie przeleciał, że samolot przeleciał nad brzozą, jeżeli w rejestratorze jest zapisana wysokość 6,2 metra. A prokuratura zbadała również ten rejestrator, że jest wiarygodny. A kod do odczytu tego polskiego rejestratora mają tylko dwie osoby w kraju. To są szefowie firmy ATM. I musiał być odczytywany tutaj. Bo przecież nikt w to nie uwierzy. I tak było co chwilę. Było coś przed wybuch. Przecież wybuch się nagrywa. Nie mówię, że dźwięk się nagrywa, tylko zjawisko się nagrywa. Amerykanie to zbadali. Był taki lot TWA-800. Wybuchły pary paliwa nad Atlantykiem. Teorii spiskowych też jest dużo, że to Amerykanie go zestrzelili, swój samolot i tak dalej. Amerykanie zrobili duże badanie. Od strony 71 chyba tam dalej do 76 jest powiedziane, co oni zrobili, Amerykanie. Mieli kilkanaście takich kadłubów samolotów na pustyni, wysadzili je. Niektóre zahermetyzowali, inne nie. I włączyli oczywiście rejestrator. I za każdym razem dźwięk, tak zwane zjawisko charakterystyczne się nagrało, zanim został przerwany zapis. Tutaj nic takiego nie ma. W Lockerbie, ktoś się powołuje na Lockerbie, prawda? Ten straszny, słynny wypadek, prawda, nad co eksplodował samolot wysoko. Tam widziano, że był wybuch w powietrzu, ale ja znalazłem ostatnio artykuł, gdzie było napisane przed zakończeniem pracy rejestratora, słychać dziwny dźwięk. Wypadek, prawdopodobnie bomba na pokładzie samolotu z Egiptu do Rosji leciał. 2 lata temu chyba. Artykuł w Guardianie czy w czymś jest ten dźwięk wybuchu, znaczy dźwięk wskazujący na wybuch. Takich rzeczy się nie słucha na słuch, tak się analizuje specjalnym programem, robi się analizę widmową, czegoś tam jeszcze tego sygnału. Ja akurat specjalistą w tym zakresie obróbki dźwięku nie jestem, od tego są inni specjaliści. Ale mi się wydawało, że to wszystko się wypali, że nie ma miejsca na takie teorie. A potem ktoś mi pokazał coś takiego, mówi, słuchaj, tu jest badanie z 2012 czy 2009 roku, ilu Amerykanów wierzy w różne teorie o World Trade Center. I było napisane tak, 15% wierzy, że za zamachem na World Trade Center stoi CIA, a 7%, że Izrael. To są badania, co nie? No więc badanie, duży raport zrobiony, mnóstwo pieniędzy wydane na to, a 22% podatne społeczeństwa, czym my się różnimy od Amerykanów? Kasą chyba tylko, prawda? I może swobodą życia. Natomiast niczym się nie różnimy. Amerykanie są takimi samymi ludźmi jak my. Wielu z nich wyemigrowało z Polski. Więc mamy, myślę, że jesteśmy podatni. Ja nie wierzyłem, myślę, że skonkluduję. Nie wierzyłem, że człowiek może być tak podatny na różnego rodzaju teorie spiskowe. Ja wiem, że można wierzyć w Yeti, bo nikt go nie widział, w potwora Loch Ness, prawda? UFO, w UFO wierzę. No nie wierzę, że jesteśmy jedynymi, prawda, na świecie, bo Pan Bóg nie byłby tak bezlitosny, żeby nas stworzyć, prawda, i zostawić samotnych w tym kosmosie. Ale wydaje mi się, że to jest największa nauczka, najbardziej zresztą tragiczna dla mnie, bo to jest tak, że proszę Państwa, Smoleńsk w pewnym sensie, teorie smoleńskie skonsolidowało pewną grupę ludzi, którzy wątpili. Wielu z nich zostało oszukanych, wielu z nich zostało przekonanych, że było inaczej. Bo tak jak powiedziałem, nikt z Państwa nie bada wypadków lotniczych. Podejrzewam, że inżynierów jest parunastu na sali, ale w swojej dziedzinie jesteście specjalistami. Wyobraźcie sobie podkomisję smoleńską pana ministra Macierewicza. Nie, ja, proszę się nie śmiać. Bo to są ludzie, którzy oddali serce dla tej działalności. Ja jestem w stanie to pojąć, przyjąć.
tylko szefem zespołu, który zajmuje się sprawami pilotażowymi. To nie jest mój wymysł, to wystarczy. Znaczy teraz nie można sięgnąć, ponieważ od 2 miesięcy nie ma aktualnego składu na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, ale wcześniejsze archiwa są. Jest architekt, inżynier architekt, jest szefem zespołu pilotażowego. Człowiek bez żadnych uprawnień lotniczych nigdy nie latał. Szefem zespołu technicznego od konstrukcji lotniczych jest zresztą mój znajomy. Znam się z konferencji z panem profesorem w Ustroniu, się spotykaliśmy na konferencjach. Wybitny specjalista od konstrukcji masywnego betonu. Naprawdę. On jest specjalistą w tym zakresie. Ale on uznał, mój stary profesor kiedyś powiedział, że Maciek, pamiętaj o jednej rzeczy, mówi, docent ma patent na mądrość, a profesor patent na nieomylność. I mówił to po prostu, znaczy żartobliwie, żebym ja nigdy w takie rzeczy nie popadł. I on wierzył. Ja z nim dyskutowałem już nawet na problemy prawne. Wziąłem prawnika ze sobą o prawie lotniczym. Stał się specjalistą od prawa lotniczego również. No wolałbym, żeby był prawnik po drugiej stronie. No niestety, tak to wygląda. My jesteśmy podatni na jakieś takie rzeczy. A najbardziej mi żal tego, że tak jak mówię, nawet w mojej rodzinie są ludzie, którzy wierzą, że było inaczej, ale nie mają śmiałości dyskutować, prawda? Znaczy moja rodzina. Więc ja też nie chcę, bo ja nie chcę się kłócić. Ja mogę wyjaśnić na spokojnie. No ja jak mama nie wierzy, prawda? Nie moja mama. Jak nie wierzy, to trudno, przykro mi bardzo. Nie będę się z mamą kłócił. Marek, proszę. Marek, proszę. Panie doktorze, trudno zadawać pytania dotyczące merytoryki tego, co pan mówi. Można próbować dopowiadać podsumowań, które pan jak tutaj przedstawił, zastanowić się, dlaczego tak jest, że te podziały są tak głębokie i że nie potrafimy znaleźć konsensusu czy rozumnego podejścia do tych problemów, o których pan mówił. Jeżeli patrzymy i słuchamy pana jako specjalistę i podaje pan takie fakty, no to zastanawiające jest to, co powoduje, że nie chcemy jej przyjmować do wiadomości. No najbardziej przykre jest to, że mamy takich polityków, którzy to wykorzystują, bo ja nie wierzę, że pan Macierewicz czy Kaczyński nie zdają sobie sprawy, że faktom trudno jest zaprzeczyć, ale mają pewną grę do rozegrania, która wkomponowała tą tragedię narodową w ich pragmatyzm polityczny i działania dotyczące przejęcia władzy i utrzymania jak najdłużej. W związku z tym, jest prośba, bo przyszliśmy tutaj z ciekawości, jakby utwierdzenia się w przekonaniu, że ta teoria jest jak najbardziej słuszna, z ciekawości, żeby poznać pana, zobaczyć człowieka, który dzisiaj, myślę, przechodzi do historii, bo to że z tą katastrofą pana już być może nie będzie, ale będzie pan pańskie nazwisko i ta logika, ta metoda postępowania zgodnego z klasyką światową, jeżeli chodzi o rozpatrywanie tego typu problemów, przejdzie jako wzorzec do dobrego podejścia i będzie taka właśnie chyba do naśladowania jako polskie pragmatyczne podejście do takiej tragedii w taki, a nie inny sposób. No przykre jest to, że dzisiaj mamy takie czasy, że to jest negowane, że są ludzie, którzy wierzą w coś takiego i utrzymują taką koncepcję i są tak bardzo odpowiedzialni za losy tego państwa. Ja chciałem na końcu tylko podziękować panu. No i to, co robi pan doktor, myślę, że należy do obowiązków każdego z nas, bo my mamy gremium znajomych, mamy gremium przyjaciół, która ma wątpliwości. W związku z tym, żeby nikt nie grał tą tragedią narodową w następnych zbliżających się wyborach, to drodzy państwo, weźmy się do pracy, próbujmy te elementy, które dzisiaj pozyskaliśmy, w dyskusji spokojnej i merytorycznej wykorzystywać, żeby tych ludzi przekonywać. Są tacy, których się nie da, widzimy tutaj po prawej stronie, ale są tacy, którzy mają wątpliwości i być może te nasze sugestie spowodują, że zmienią zdania albo zaczną patrzeć na to zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jedna rzecz, ja chciałem powiedzieć. To nie jest moja praca. To jest praca 34 ludzi, którzy pracowali. To nie jedna osoba to wymyśliła. To, że ja przed państwem dzisiaj stoję, to tak historia się dziwnie poukładała, ponieważ wielu z moich kolegów albo odeszło na emerytury i boi się troszeczkę zabrania tych emerytur, prawda, bo są emeryturami wojskowymi, a jak wiemy, różne emerytury można dzisiaj zabrać. Część z moich kolegów pracuje w firmach związanych z administracją państwową, czy z państwem generalnie, czy spółkami Skarbu Państwa i jestem ich w stanie zrozumieć, że jak zaczynają rozważać
przyniesienie pensji do domu, rodzinie, prawda, żeby ją utrzymać, a jak to oni mówią, no walką z mitami pewnymi, wiatrakami, to muszą podjąć decyzję. No ja podjąłem taką, oni podjęli inną, wspierają mnie czasem, więc nie jest tak źle. Natomiast ja mam kolegów w PiS-ie. Wprost mówię, ja mam też tam kolegów. Ja mam z jednym z kolegów, bo ja jestem nie bezpartyjny, nie, zawsze byłem bezpartyjny, ale mam kolegę w Prawie i Sprawiedliwości, który działacza, bardzo dużo tam działał. Byliśmy razem, działaliśmy społecznie w szkole. On był przewodniczącym rady, ja byłem jego zastępcą. I potrafiliśmy ze sobą rozmawiać. To nie jest kwestia poglądu w pewnym sensie, czy ktoś ma serce z prawej strony, czy z lewej strony, czy po środku. To jest pewnego rodzaju kwestia, bo ja podejrzewam, że tak jak Państwo tutaj siedzicie, to część z Państwa ma konserwatywne poglądy, a część z Państwa ma pewnie lewicowe poglądy. I to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Najważniejsze, żebyśmy potrafili ze sobą rozumieć i nie wykorzystywać tragedii do tego, żeby innych ludzi oszukiwać. Proszę Państwa, no ten mój kolega z PiS-u, on mówi, no ja wiem jak było przecież, ja mam doświadczenie lotnicze. Mówi, więc tego, to co Pan powiedział, że jest to cynicznie wykorzystywane. Ja mam, odnoszę wrażenie od pół roku co najmniej, czyli od słynnej wypowiedzi Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja jestem w stanie zrozumieć jego ból, ja próbuję zrozumieć jego ból, stracił brata bliźniaka, nawet abstrahując od tego, że jest politykiem. Ale podobno między bliźniętami jest szalona więź, w związku z tym tego. No nie można oceniać ludzi, jeżeli się samemu nie przeżyło takiej traumy i takiej tragedii. Ale z drugiej strony, po słynnej wypowiedzi pana prezesa sprzed pół roku, kiedy powiedział, że kończymy miesięcznicę, że osiągnęliśmy cel, że może prawdy nie dowiemy się nigdy, ja nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę, że pan prezes nie ma jako osoba mająca status poszkodowanej osoby w tej tragedii, nie ma informacji, bo ma takie prawo, jak wszyscy, którzy mają ten status, wiedzieć, co jest w materiałach prokuratury. A całkiem niedawno w jednej z gazet pojawił się artykuł o tym, że biegli, którzy pracują dla prokuratury, doszli do takich samych wniosków jak komisja, nawet trochę ostrzejszych. My nie mogliśmy pewnych rzeczy powiedzieć. Oni wskazują winnych i odpowiedzialnych, w związku z tym mogli. Ale powiedzieli to samo, co my. A kto jest szefem zespołu biegłych? Pułkownik Milkiewicz. Może wielu z Państwa nie wie, kto to jest pułkownik Milkiewicz. To jest ten człowiek, który Rosjanom w 1987 roku powiedział, to z Waszej winy rozbił się samolot w Lesie Kabackim, bo żeście źle zaprojektowali silnik. Był wtedy, o ile dobrze pamiętam, w stopniu pułkownika czy podpułkownika. Fantastyczny człowiek, świetny specjalista, książkę o badaniu wypadków napisał. Zniszczył sobie karierę wojskową tą wypowiedzią, ponieważ stracił możliwości zostania generałem. Ale miał odwagę to zrobić. I ten człowiek jest szefem zespołu biegłych, 21 osób, którzy niezależnie od nas badali dla prokuratury to. I podpisał się pod takim raportem. To jest, myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, to jest człowiek, który ma wybitnie konserwatywne poglądy. Nie będę Państwu mówił, na kogo głosował, ale możecie sobie wyobrazić. Ale to nie ma absolutnie znaczenia. To o to chodzi, że to nie ma znaczenia. Trzeba mówić prawdę. Bo to nie ma znaczenia, czy tak jak powiedziałem, z której strony mamy serce. Bylibyśmy postępowali uczciwie. Proszę. Pana mam takie pytanie. Czy ten samolot, który się rozbił, nie? Czy to był dar Związku Radzieckiego dla Polski, albo weźmy go zapłacili? To był samolot, który był samolotem lotu wcześniej i lot jak przechodził na sam... i był kupiony. Był kupiony oczywiście i był kupiony jak wszystkie Tu-154 i ten samolot wcześniej latał w locie, a potem był przekazany do pułku, z tego co pamiętam, i już, jak lot przeszedł na Boeingi. Dobrze,
Mnie chodzi o to, że oni go nie chcą dać powrotem. To jest. Znaczy, proszę Państwa, ja powiem tak, to jest nasza własność i ona musi do nas trafić. Ja, to jest takie same zdanie jak wszyscy. Myślę, że tutaj nie ma. No może mogą być ludzie, którzy powiedzą, ale po co to rozgorzeje jakaś dodatkowa dyskusja. To jest nasza własność, ma wrócić. Póki nie wróci, obawiam się, że żaden sąd nie wyda prawomocnego wyroku o zakończeniu postępowania. Bo taka, przepraszam, tylko jedną rzecz w tym zakresie, powrotu wraku, bo to jest ważna rzecz, o której nie powiedziałam. Wiecie, dlaczego nie został wydany wyrok w sprawie lądowania Mi-8 z premierem Millerem na pokładzie w 2003 roku? Ponieważ wcześniej wrak został zniszczony i poszedł do utylizacji, mimo że był w Polsce. I się okazało, że był wniosek dowodowy którejś ze stron. Sąd powiedział, że nie może zrealizować tego wniosku, w związku z tym umorzył postępowanie. I koniec. Mimo że komisja wykazała błędy pilota, ale który na koniec końców bardzo bezpiecznie, znaczy w cudowny sposób, można powiedzieć, wylądował i uratował ich wszystkich. Więc to są dwie rzeczy. Można popełnić błędy i można mieć szczęście. Ale jedna rzecz. Kiedy wrak wróci? Jak Rosjanie uznają, to jest cyniczne, co mówię, ale taka jest niestety prawda. Jak Rosjanie uznają, że wrak, nie są w stanie wrakiem mieszać w Polsce. A ja też uważam, że jak ten wrak pójdzie do Polski, to on będzie za tym parkiem, co tam siedzi, tyle, że nie będziemy w stanie go zapłacić. Nie, na pewno nie. Tylko musicie pamiętać, proszę Państwa, to jest dowód w rosyjskim postępowaniu również. I oni mają, proszę Państwa, to jest mistrzostwo świata niestety pod tym względem, bo oni nie muszą robić nic, żeby nas dzielić. Mogą postępowanie swoje prowadzić jak długo chcą, zawsze powiedzą, że inne postępowania sądowe trwały dłużej. Zobaczcie, rok temu minister Waszczykowski mówił, że będzie skarga do Hagi. Jeszcze nie ma. Widzę, że są trzy zgłoszenia i na tyle mamy czasu. Także trzy szybkie głosy. Pytanie już tak. Panie doktorze, ja mam takie pytanie do pana. Czy pan jako ekspert klasy międzynarodowej, pana koledzy z komisji, czy nie ma takiej możliwości, żeby opublikować to, do czego pan i pana koledzy doszliście właśnie na arenie międzynarodowej, żeby między innymi zapobiec tym bzdurom, które tutaj w Polsce się teraz ukazują, które pan Antoni Macierewicz produkuje. Wiadomo, że to była straszna tragedia. To była tragedia narodowa, to była żałoba dla całego kraju, dla Polski, ale no, trzeba w jakiś sposób to uciąć. I tu są konkrety. Tu są konkretne fakty. I czy nie ma takiej możliwości, czy... Proszę Państwa, trzy lata temu, przepraszam, w Augsburgu na konferencji, 2,5 roku temu przedstawiliśmy... była konferencja... W Polsce jest trzech badaczy wypadków lotniczych, którzy mają certyfikat ISAS, znaczy jako pełni członkowie. To jest taka organizacja międzynarodowa zrzeszająca badaczy wypadków lotniczych. Żeby tam się dostać, trzeba zbadać co najmniej 10 wypadków jako kierujący badaniem, pracować w Komisji w Bezpieczeństwie i mieć jeszcze poparcie dwóch członków tej organizacji. W Polsce jest trzech takich, z czego szczyciłem się, że dwóch było w mojej komisji i myśmy byli na takiej konferencji. Te 3 lata temu w Augsburgu, one się odbywają cyklicznie na całym świecie. I przedstawiliśmy dwie prezentacje. Pierwsze o współpracy z Rosjanami na miejscu, pokazując jakie pułapki czyhają przy badaniu wypadku wojskowego samolotu. Co ciekawsze, przed nami miał prezentację kolega z Lockheed Martina, który pokazywał dokładnie, tylko teoretycznie, bardzo podobne zagrożenia. I jak my przedstawiliśmy to nasze, to on powiedział, jak wpasowało się dokładnie jako przykład praktyczny. A na drugiej sesji pokazaliśmy walkę z kłamstwem, czy walkę z nieprawdziwymi informacjami rozprzestrzenianymi w celu uzyskania korzyści politycznej, tak byśmy to nazwali. Bardzo delikatnie. Pokazaliśmy, jakie teorie się pojawiają, w jaki sposób są dystrybuowane, że wielu ludzi w to wierzy, bo po prostu, proszę Państwa, łatwiej uwierzyć, że za taką tragedią stoją mistyczni oni, a nie nasz bałagan, niż jakiś nasz bałagan czy błędy. Naprawdę łatwiej w to uwierzyć. Zawsze łatwiej zrzucić winę na kogoś innego. Myśmy to przedstawili. I zresztą nie tylko my, pułkownik Klich, który był pierwszym przewodniczącym i akredytowanym do tej komisji, znaczy do komisji Makowskiej,
na jednym z pierwszych takich w 2012 roku konferencji międzynarodowej też to przekazał. Środowisko, międzynarodowe środowisko profesjonalnych badaczy nie ma wątpliwości co do przyczyn. Zdarzają się eksperci niezależni, tacy jak choćby pan Frank Taylor, który też uważał, że w samolocie, który w 80 roku został zestrzelony przez lotnictwo nad Morzem Tyreńskim, że doszło do wybuchów w toalecie i samo badanie trwało 36 lat wtedy, a on po 10 latach miał tą teorię. Zdarzają się takie osoby, które mają odmienne zdania, ale to tak jak i w każdym środowisku naukowym i w każdym środowisku zawodowym zdarzają się osoby, które nagle mają zupełnie odmienną teorię, ale przede wszystkim my jeździliśmy regularnie na spotkania międzynarodowych gremiów od badania wypadków. Ci ludzie nie mają wątpliwości. Tych ludzi próbowano wciągnąć do badania prowadzonego przez podkomisję. Nikt się nie zgodził. Powiedzieli nie. Zobaczcie, kilka lat temu była petycja We the People, chyba to się nazywało, do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest taka akcja, można złożyć taką petycję o coś. I odpowiedź była prosta. Badanie zostało przeprowadzone, wyniki są jasno przedstawiają przyczyny. To powiedzieli Amerykanie. Przecież Departament Stanu jakby coś takiego przekazywał, to na pewno nie opierał się na przekazie rosyjskim czy polskim, tylko poprosił NTSB, czyli amerykańskich badaczy, żeby to ocenili. A zresztą NTSB było zaangażowane w badanie, amerykańska komisja. Przecież pod ich nadzorem był odczytywany ten komputer pokładowy, urządzenie TAS. Mieliśmy taką wideokonferencję, bo dopytywaliśmy się, dlaczego... Wiem, pytanie, ja za długo gadam. Dopytywaliśmy się w takiej wideokonferencji, jak oni by postąpili w takim przypadku. Zupełnie teoretycznie, bo nie chcieliśmy zdradzać tego, co Rosjanie napisali w raporcie. I ku naszemu nie zdziwieniu, wcale nawet nie zaskoczeniu. Powiedzieli, tak, byśmy zrobili dokładnie tak, jak pan powiedział. Czyli dokładnie tak, jak napisali Rosjanie w swoim raporcie. No nie miałem żadnego argumentu w tym momencie. To może jeszcze głosy tych, którzy chcą bardzo, a odbiorcza będzie odpowiedź. Andrzej, ja może tak nawiążę do tego szkolenia pilotów. Kiedyś, jeszcze w latach 90. była taka procedura, że jeśli leciał prezydent bądź premier, pilotował samolot dowódca pułku bądź zastępcy. Jak leciał marszałek Sejmu, na to dowódca SK. No wiadomo, potem to byli piloci, czyli wiadomo, majorzy, pułkownicy, podpułkownicy, a nie porucznik, który jest dowódcą załogi, gdzie lecą praktycznie wszyscy najważniejsi ludzie w kraju. To jest troszeczkę paranoja. Drugie pytanko dotyczy tak, była taka katastrofa pod Dubrownikiem samolotu amerykańskiego, też wojskowy, ale z sekretarzem stanu, delegacją rządową. Też tam podejrzewano wybuch, zestrzelenie, okazało się, to były problemy wiadomo, z naprowadzaniem, problemy z pogodą. Amerykanie to szybciutko wyjaśnili. No i trzecie, no dlaczego na przykład pan Macierewicz nie poprosił mówić NTSB, którzy są chyba najlepszymi specjalistami na świecie. Jeśli chodzi o badanie. Chyba już się nadają do RTL-u, czyli Rybnik. Nie, na ostatnie pytanie nie odpowiem, bo wcześniej zanim była zmiana władzy, to było wielokrotnie mówione, że będzie międzynarodowa komisja z międzynarodowych specjalistów. Potem pamiętam, zaraz potem była taka wypowiedź chyba pana prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, jesteśmy w stanie to sami wyjaśnić. Potem była wypowiedź po roku, jesteśmy w stanie to wyjaśnić bez wraku. Było też coś takiego. Jeżeli chodzi o dowódcę pułku, niestety w tym pułku dowódca pułku latał jakiem 40. Czyli jaką on mógł mieć, jak mógł mieć wśród podwładnych, no nie wiem jak to można nazwać, prawda, żeby być jakimś guru dla nich. Tak było, Latkowski latał, ja to z prezydentem, z premierem latał Latkowski jako dowódca pułku, a tutaj no ten dowódca latał czy jakiem. No. Dwa głosy są tyle, mamy czasu, proszę bardzo, żeby nie było, że nie dopuszczamy. Czemu ten pan obraża Macieja Rybnika, a czemu nie powie, że to powinna zrobić Platforma Obywatelska? A ja mam jeszcze takie pytanie do Wasia, czy nie ma? Ja mam jeszcze takie pytanie. Pan doktor zacytował, dlaczego nie powodzi pan Macierewicz Amerykanom o zbadanie braku? Za wylot samolotu, skoro pan mówi, że piloci są nieprzeszkoleni, proszę pani o za. Przepraszam. Czy ja mogę wyraźnie powiedzieć? Według jednego z rozkazów
osobisty nadzór nad wyszkoleniem dowódców załóg 36 pułku przypisał sobie w tym rozkazie dowódca sił powietrznych za wyszkolenie. I przypomnę tylko, kto składał raport panu prezydentowi przy trapie, że samolot jest gotowy do lotu i załoga jest przygotowana. Panie doktorze, w okienkach na przykład, jak tą ścieżkę schodzenia pan tam objaśniał i tak dalej, tam w dwóch czy trzech miejscach zacytował pan dokładnie po rosyjsku, co powiedziała tam. Ja troszeczkę po rosyjsku rozmawiam, ale z tego nie mogę zrozumieć nic. Dlatego mam pytanie, co z tego rozumieli ci piloci? Bo ja nie musiałem pana zrozumieć, natomiast co oni już, z tego zrozumieli? Już mogę powiedziane raz i przez radio. Tak, raz i przez radio z tej całej załogi, ponieważ tak, w ogóle procedura była bardzo, bardzo w wojsku, bardzo konkretna. Po pierwsze, korespondencję powinien prowadzić nawigator. On powinien znać język rosyjski, ale nie znał. Jedyną osobą, która znała rosyjski w bardzo dobrym stopniu, to wprost powiem, takim komunikatywnym, był kapitan tego samolotu. I teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli mówimy o błędach, które się popełnia, jeżeli powinien tak, drugi pilot mu pomagać, nawigator powinien prowadzić korespondencję, a pilot jest odpowiedzialny za dowodzenie tak naprawdę, no i za samo podejście do lądowania. Jeżeli on nagle tak wie, że będzie musiał zrobić goły rant, odejść na drugi krąg, prowadzi korespondencję w języku angielskim, drugi pilot nie jest dla niego żadnym wsparciem i tak dalej, to to jest tak duże obciążenie, że po prostu w pewnym momencie błąd można popełnić, bo kapitan Protasiuk rozumiał, w przeciwieństwie dajmy na to do dowódcy Jaka, który nawet nie wiedział, w którą stronę ma kołować, jak powiedzieli mu na ten. Ale to jest ten problem. No myśmy sami się uparli, że tam polecimy. To jest tak, jak powiedziałem o tych kasach. Polecieli młodzi piloci z kas i się dowiedzieli, że będą mówili po rosyjsku, a oni nie wiedzą po rosyjsku, tylko po angielsku. To wieźli, o ile dobrze pamiętam, orkiestrę siódmego. To jest dokładnie to samo. To, kto wpadł na ten chory pomysł, żeby tam polecieć? Albo lecimy i wymagamy, a wstawiamy pilota, albo naszego, albo rosyjskiego lidera, tak to się nazywało w rosyjskich przepisach, czyli rosyjskiego nawigatora, albo nie. Albo w ogóle nie powinniśmy tam polecieć. Ja pamiętam, to nie jest tylko jedno. Pamiętacie Państwo wypowiedź pani prezydentowej Kwaśniewskiej, kiedyś się wypowiedziała po smoleńsku, powiedziała, kiedyś było takie lądowanie, że zatrzymaliśmy się na końcu pasa. Z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest po prostu porażające, co nie? I nie ma nawet śladu po tym zdarzeniu w dokumentacji, bo się udało. Nie nagrywa w czasie pracy i tak dalej. Jak jest z możliwością, że coś się nie nagrało, bo pan generał Błasi, który tam był, starczy, że spojrzał, czy coś jak podobnie. Ja Państwu powiem, w jednym wypadku, którym badałem, załoga najpierw długo gadała, zaczęły się słychać uderzenia o przeszkody, potem przekleństwa, nie w języku polskim, potem coś jeszcze i nagle wszyscy zamilkli, prawda? Bo dobrze dotarło do nich, że stało się, uszkodzili samolot i zaraz będzie odsłuchiwany zapis rejestratowy. Zamilkli. Ale tu cały czas mówili. Proszę, bo... Panie doktorze, pan był w centrum tych wydarzeń i śledczych i wyjaśniania przypadków. Od dłuższego czasu chodzą takie pogłoski o pewnym zdarzeniu, i który do tej pory ani nikt nie potwierdził, ani nie zaprzeczył. Mówię o hipotetycznej rozmowie telefonicznej, satelitarnej w granicach około 8.20. Już mówię, od razu. Nawet troszeczkę tutaj powiedziałem, ale może niewystarczająco właściwie. Proszę Państwa, my wiemy, o której ta rozmowa została nawiązana i ile minut trwała. Nawet w kokpicie jest zapisane, że prezydent prosił o słuchawkę wcześniej, telefon satelitarny. Kiedy ona była? Załoga wie, że już jest kiepsko. Woła tą panią szefową pokładu. Mówi jej, że jest kiepsko. Za chwileczkę wchodzi dyrektor Kazana. Jak Kazana jest w środku i załoga mu tłumaczy już dokładnie, że nie ma warunków, jakie są zapasowe i tak dalej, i tak dalej. W tym czasie trwa rozmowa pana prezydenta z swoim bratem. Jak zanim dyrektor Kazana wychodzi z kokpitu, rozmowa się skończyła. Po 4 minutach, czy po 3, już nie pamiętam, wraca pan dyrektor, mówi, nie ma decyzji prezydenta, co dalej robimy. I teraz są dwie hipotezy.
Pierwsza, że dyrektor, bo nie ma trzeciej hipotezy, że stewardesa zajrzała do saloniku prezydenta, bo to jest po prostu, tam stoi jeszcze borowi, znaczy oficer boru, ma przed tym i tak dalej. I co robi? Poszła po kazanę. Dyrektor kazana mógł, znaczy co powinien zrobić? Przejść do kokpitu, dowiedzieć się wszystkiego i przekazać tą informację prezydentowi. Jeżeli tak było, to pan prezydent nie wiedział, że jak rozmawiał, że była w Smoleńsku zła pogoda. Mógł zrobić również tak. Idzie i zaglądnął do saloniku i powiedział, że jest coś nie tak z pogodą, idę dowiedzieć się dokładnie jak jest, bo musiał przyjść się dowiedzieć. Wraca. Teoretycznie ta rozmowa mogła dotyczyć pogody. Ale proszę państwa, jak powiedziałem, to się nigdzie nie nagrało. W związku z tym ja będę cały czas mówił, nie było bezpośredniej presji na to, żeby wylądować w Smoleńsku. Jedyna presja, która była, to, że załoga powiedziała między sobą, sami będziemy musieli wybrać to lotnisko zapasowe. To jest ta jedyna presja. I teraz, tak jak mówię, ja zostawiam państwa z dwoma hipotezami. Ja nie powiem państwu, co jest w tym nagraniu. Ono być może gdzieś jest. Ale myśmy prosili polskie służby, żeby te nagranie dla nas znaleźli. Ja z jednej strony nie wierzę, żeby ono się kiedykolwiek znalazło. Z bardzo prostej przyczyny. W łączności satelitarnej rozmowy głów państwa to jest jedna rzecz. A w tej łączności satelitarnej są zdecydowanie ważniejsze rzeczy niż rozmowy głowy państwa ze swoim bratem. Są transakcje na miliardy dolarów między państwami, tam gdzieś Afryka, prawda, i tak dalej. Jeżeli by ktoś powiedział, że podsłuchał tą rozmowę, a ile jest firm, które świadczą takie usługi łączności satelitarnej? Pewnie na jednej ręce, na palcach jednej ręki można zliczyć. To tej firmy już nie ma. To tej firmy już nie ma po prostu. Więc ja nie wierzę, że ta rozmowa kiedykolwiek wyjdzie. Wierzę panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, możecie państwo ze mnie mi dziwić, że rozmowa była o zdrowiu mamy. Wierzę, bo nic innego się nie nagrało w kokpicie. Jakie prawo w ogóle? Ja chciałem tutaj bardzo panu podziękować. W imieniu takiego, prosi mnie taki starszy pan, żebym przekazał podziękowanie za bardzo rzeczowy wykład. On to potrafi docenić, bo był pilotem Luftwaffe. No, w tych rejonach to podejrzewam, że takie rzeczy się zdarzały. Ja bardzo dziękuję. Mówimy się cały wieczór o bezpieczeństwie. Żeby dojechać bezpiecznie do Zawiercia, to musimy za chwilę wychodzić. Dziękuję państwu za obecność. Powiem, że dokładnie za miesiąc, 26 marca, kolejne spotkanie klubowo-kobatyckiego. Naszym gościem będzie pan Paweł Kowal. Będziemy rozmawiać o Ukrainie, o polskiej polityce wschodniej, że także o konserwatyzmie w polityce. Szczerze ważne, żebyśmy zapraszali także osoby niekoniecznie z naszego okręgu, tak jak już Paweł Kowal nie jest związany politycznie do końca z nami. Po prostu warto rozmawiać. Dziękuję wam za rozmowę dzisiejszą. Dziękuję panie doktorze.